jakbyśmy weszli na taki filozoficzny poziom, tak? Jest to źródło prawdy. Mimo wszystko ja mogę przenieść się z jednego świata do drugiego. Dokładnie. Zabiłeś mnie tym teraz. No, kryptowaluty są wolne. Spróbuj przesłać na drugi koniec świata 10 milionów dolarów. No firmy się zgodziły na to, zgodziły się i wszystkie firmy na świecie korzystają z jednego internetu. Te wszystkie korzystają z tych samych protokołów. To jest w ogóle niesamowite. Robimy partnership Małpy i BFC. Ja widzę po prostu 10-krotnie większą dynamikę w społeczności. To jest według mnie totalna rewolucja, tak? I od tego się wszystko zaczyna. Zaczynamy. Cześć Bogusz. Cześć, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjść do mojego podcastu. Bardzo mi miło. Proszę w takim razie powiedz tak, zacznij. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Również się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Jeszcze idealnie się udało, bo mieszkam bardzo blisko twojego studia, więc idealnie. Ja się nazywam Bogusz Pękalski. Czym ja się zajmuję? Kiedyś to było łatwe do określenia, byłem programistą, dzisiaj jest to troszeczkę trudniejsze. Można powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą, founderem, twórcą edukacji, twórcą społeczności, liderem takich społeczności. Aktualnie bardzo mocno angażuję się w tematy związane z Web3 i łączę to właśnie ze społecznościami. Jestem twórcą takich startupów jak Policja w chmurze, w której nie jestem już aktywnie, nie jestem aktywny i dzisiaj prowadzę również taką aplikację jak Mailinger jako founder i CEO. I tak można było pogadać o tym faktycznie, co ja robię. Jestem jeszcze podcasterem, prowadzę podcast Startup My Way, teraz już troszeczkę mniej aktywny, bo idziemy w stronę globalną. No i już od jakiegoś czasu niestety nie mam za dużo czasu, żeby programować, natomiast zawsze gdzieś tam tym programistą w duszy pozostanę. Tak, no i właśnie to tak jak jest mój odbiór twojej osoby, czyli właśnie programista, który postanowił zostać founderem startupowym i bardzo dobrze mu to idzie z tego, co wychodzi, z tego, co wszystko wiemy. No dobrze, powiedz w takim razie Bogusz, jak wyglądała twoja droga, przede wszystkim od świata programowania do bycia founderem, tak? A zwłaszcza teraz w tematyce naszego podcastu, w jaki sposób i dlaczego zainteresowałeś się blockchainem Web3? Więc moja droga wyglądała tak, że od zawsze się interesowałem budowaniem swoich własnych projektów. Tak? Ja zaczynałem programować bardzo, bardzo wcześnie, gdzieś tam w wieku 8-9 lat, na Commodore 64 jeszcze, gdzie po prostu dostałem taką książeczkę, taki manual do tego Commodore. Jak już mi się gry znudziły, przeszedłem tam, w sumie nawet nie przeszedłem, bo byłem mały, to było dla mnie trudne, ale w pewnym momencie stwierdziłem, a dobra, może coś zobaczę z tej książeczki. Ona była jeszcze chyba po niemiecku, nic tam nie rozumiałem, ale zacząłem przepisywać te kawałki kodu. Aha. Które tam były i zobaczyłem i widziałem, że coś się zaczyna dziać na tym komputerze, że ja taki mały chłopak jestem w stanie jakoś wpłynąć na ten świat i coś stworzyć samemu. Wcześniej jeszcze też byłem bardzo mocno wciągnięty właśnie w klocki Lego, czyli też kwestie budowania. Zawsze mówiłem, że zostanę jakimś twórcą, architektem. Wtedy myślałem bardziej o takiej klasycznym budowaniu, no ale potem poznałem programowanie. No i tak zaczęła się moja droga. I z tym programowaniem byłem związany w zasadzie aż prawie do dzisiaj, tak? Natomiast przez całą młodość, potem przez szkołę naturalnie poszedłem na studia na kierunek informatyczny. Już wtedy pracowałem przy jakichś mniejszych projektach, gdzieś tam chyba od liceum już komercyjnie budowałem jakieś strony, jakieś małe portale internetowe. Więc już jakby na tym zarabiałem, na studiach już poszedłem pracować jako etatowy programista. No i potem były małe firmy, duże firmy. Prowadziłem również społeczności związane z programowaniem, także gdzieś tam od zawsze chciałem tą wiedzą się dzielić. Więc to też nie jest tak, że ja nagle wpadłem na pomysł, o dobra, teraz będę robił społeczności. Po prostu to od zawsze we mnie gdzieś tam siedziało już
podstawówce czy gimnazjum, bo jestem z tego pierwszego rocznika gimnazjum, prowadziłem jakieś koła naukowe i tak dalej, starałem się tą wiedzą dzielić. No i zawsze próbowałem budować jakieś projekty na boku. Oczywiście jak poszedłem pracować zawodowo jako programista, no to te zarobki, taka złota klatka się pojawiła, no bo te zarobki wzrastały wraz z doświadczeniem, z kolejnymi firmami i ciężko było coś zacząć swojego, to znaczy po godzinach gdzieś tam coś budowałem. No i wtedy zacząłem budować taki startup Groupmark, tylko wtedy nie wiedziałem, co to jest model biznesowy, jak na tym zarabiać, po prostu budowałem coś po godzinach, tak dla fanów, myślałem, że to jest fajny pomysł. Pomysł był dalej fajny, to znaczy dalej myślę, że to jest fajny pomysł, już nie będę tego rozwijał może, bo to nam zajmie za dużo czasu. A tak w skrócie, o co chodziło? A tak w skrócie chodziło o to, że tak jak mamy powiedzmy wykop, tak? Że ktoś wrzuca jakąś linka i tam ludzie głosują, podbijają, komentują itd. I ta koncepcja mi się podobała, natomiast ja chciałem to zrobić w formie takich grup linków, tak? Dlatego to się nazywało Groupmark, czyli Group of Bookmarks, tak? Czyli lista grupy takich zakładek. I przykładowo, wchodzi jakiś twórca na platformę, ma tam konto i on raz w tygodniu wrzuca 5 najlepszych blog postów, które przeczytał, znalazł w internecie. Tak? Dzisiaj to możemy spotkać, jak ktoś prowadzi newsletter, to tak, bardzo tak. Często przysyła takie rzeczy. Ja chciałem to zrobić w formie platformy, że ty tam wchodzisz, ty masz swoje konto, masz swoich obserwujących i wrzucasz po prostu takie grupy tych najlepszych linków i ludzie na to głosują i cię podbijają, też mają takiego feeda, czyli tak naprawdę taki, można powiedzieć, trochę serwis społecznościowy, nie wiem, załóżmy jak Facebook tam, czy LinkedIn, tak? Tylko na twoim feedzie tak naprawdę pojawiają się bardzo wartościowe materiały, po prostu wybrane przez twórców. No i pomysł dalej mi się podoba, korzystałbym z tego, natomiast kwestia rozbiła się troszeczkę o to, że jak pisałem do twórców, no to oni się pytali, dobra, to ja dlaczego ja mam tam wrzucać jakiś materiał, jak tam nie ma użytkowników, nie? A użytkownicy, no czemu ja to mam korzystać, jak nie ma twórców? Więc to jest ten problem... Biznesu dwukierunkowego, że z jednej i drugiej strony musisz złapać odbiorców, tak naprawdę. Dokładnie. Miałem nawet pomysły na monetyzację tego, przykładowo konto takie premium ma, nie wiem, Computronic i wrzuca w formie takich grup marków, nie wiem, 5 najlepszych laptopów w danym miesiącu, 5 najlepszych promocji i tak dalej, tak? I to się pojawia w twoim feedzie. Więc dzisiaj prawdopodobnie już z tą wiedzą, z jakimiś pieniędzmi, które mogę zainwestować, z kontaktami i tak dalej, pewnie bym był w stanie to rozruszać jakoś. Natomiast wtedy po prostu zbudowałem platformę, nie bardzo to się kleiło. 2,5 roku to trwało. Miałem użytkowników, były te, tworzyliśmy treści, i no ale jakby nie było z tego pieniędzy, ciężko było to kontynuować. No i wtedy stwierdziłem, że dobra, to ja zamykam ten projekt i odpalam bloga. Wtedy też byłem bardzo mocno wkręcony w takie historie startupowe, początkujących biznesów. Czytałem w internecie, ktoś zarabia $1000 na swojej aplikacji, w ogóle wow, jak to jest możliwe, nie? Wtedy budując coś, co jakby nie wiesz, jak na tym zarabiać, a tutaj ktoś zarabia, bo zbudował, nie wiem, wtyczkę do przeglądarki, która... Pamiętam taką historię, czytałem, siedziałem właśnie tutaj na Gosławiu na balkonie, siedziałem przy laptopie i czytałem taką historię o takim prostej aplikacji do skakania po profilach na LinkedInie, bo wtedy było, chyba do dzisiaj to jest tak, że jak dostajesz powiadomienie, że ktoś oglądał twój profil i często wchodzisz na niego, tak? To ludzie zrobili taką aplikację, która skacze po profilach, które wybierzesz z jakiejś grupy i potem ci ludzie wchodzą na twój profil i często... I po prostu to kosztowało $5 czy $10, okay. Taki profile hopper to się nazywało, mówię, kurde, taka prosta idea, nie? I oni tam zarabiają kilka tysięcy dolarów miesięcznie na tym. Mówię, wow. No i byłem jakby zafascynowany tym, no i stwierdziłem, dobra, to ja odpalam, będę szukał takiego pomysłu, odpalam bloga, właśnie Startup My Way. I początkowo chciałem robić to po angielsku, zacząłem pisać pierwsze posty. No i po jednym z postów, a propos tego, jaki biznes chcę teraz budować, chciałem po prostu pokazywać na żywo moje ruchy. Ja tak publicznie się zastanawiałem, czy wziąć tego Groupmarka, jakoś go rozwijać w niszę, na przykład nie wiem, dla programistów tylko, czy coś w tym stylu, czy może coś nowego budować. No i właśnie tam stwierdziłem, dobra, może zbuduję jakąś małą aplikację SaaS.
No i jakby tego blogposta wtedy przeczytało może, nie wiem, z 50 osób. Natomiast jedną z tych osób był Krzysiek, mój współpracownik z jednej z firm programistycznych, w której pracowaliśmy razem. No i on miał aplikację. On miał aplikację taką desktopową dla agentów ubezpieczeniowych. Miał właśnie tą domenę Policja w chmurze i chciał zbudować z tej desktopowej aplikacji, zbudować taką SaaS-ową aplikację po prostu w chmurze, tak, online'ową. Natomiast szukał wspólnika, tak? No i przeczytał tego posta, zobaczył, o Bogu, szuka projektu, no to ja szukam wspólnika do projektu, no to może się zgadamy. Się spotkaliśmy tutaj w Warszawie na piwko. No i pogadaliśmy o temacie i w ciągu godziny ja stwierdziłem, że kurde, to jest fajna opcja, tak? Bo tam jest aplikacja, są jakby zdefiniowane, co tam ma być, jest kilku klientów, więc to faktycznie działa, oni za to płacą jakieś bardzo małe pieniądze, natomiast jesteśmy w stanie to jakoś rozhulać. No i zaczęliśmy po prostu biznes, zaczęliśmy Policję w chmurze, zaczęliśmy to budować. I po kilku pierwszych miesiącach już mieliśmy taki prototyp, zaczęliśmy wpuszczać użytkowników, potem dodaliśmy opcję właśnie monetyzacji, że już trzeba będzie płacić po prostu abonament, bardzo prosty model, tak, po prostu płacisz abonament za miesiąc albo za rok użytkowania. No i faktycznie to zaskoczyło, nie było to takie proste, bo ci ludzie byli totalnie z innego świata, nie? Ciężki rynek, tak mi się wydaje, ubezpieczyciele. Tak, dosyć ciężki rynek i to są osoby, które jakby nie komunikują się za bardzo przez maila, może dzisiaj tak, ale mail, jakiś, nie wiem, w social media i tak dalej, webinary, jakieś takie różne rzeczy, to raczej nie jest ten rynek, to tam jest telefon, spotkania osobiste, ale głównie telefon, nie? Bo oni pracują cały czas na telefonie. No ja na początku miałem z tym problem, natomiast no w końcu Krzysiek się miał tym zajmować, no ale w końcu ja wziąłem ten telefon i zacząłem dzwonić do tych ludzi. To nie było takie trudne, jeżeli ktoś zakładał konto w aplikacji, zostawiał swój numer telefonu, no to było jakby normalne, że można było zadzwonić do takiej osoby i powiedzieć, no dzięki, że założyłeś konto, czego potrzebujesz i tak dalej. Tak, nie był taki cold calling, no właśnie, do zupełnie obcych osób. No i zaczęło się to rozkręcać, no i w pewnym momencie sytuacja wyglądała tak, że my obaj pracowaliśmy na etatach jako programiści, natomiast klientów było coraz więcej, pieniędzy nie było tak dużo, tak, bo to były małe kwoty, no ale tych support ticketów było coraz więcej, trzeba było siedzieć programować, trzeba było dorabiać różne funkcje, trzeba było robić support, trzeba było rozmawiać, ci ludzie zaczęli dzwonić w ciągu dnia i tak dalej, zaczął być taki problem, jak to pogodzić, tak, tą pracę z rozwojem biznesu. No i ja podjąłem decyzję w 2017, że odchodzę w 100% na aplikację, na utrzymywanie się z aplikacji. Nie było to proste, będąc senior deweloperem z długim stażem, tak, zrezygnowałem mniej więcej z, nie pamiętam ile wtedy to było, tak, ale pewnie z 15 tysięcy. Na aplikacja wtedy przynosiła 1500, tak? Na dwóch. Przy czym Krzysiek jakby został na etacie wtedy. Więc jakby 100% mogłem się utrzymywać, no ale za 1500 to nie było aż tak dużo. Jeszcze wtedy właśnie mi się córka urodziła, miała 4 miesiące. Pamiętam, że żonie oświadczyłem, że za 3 miesiące odchodzę z etatu i będę zarabiał 10 razy mniej. To było dosyć duże zaskoczenie dla niej. I jakby mieliśmy kilka ciężkich rozmów, pamiętam, bo to było takie, to nie było takie, może to, tylko mówię, dobra, za 3 miesiące odchodzę z etatu i ten. Oczywiście miałem odłożone pieniądze, taką poduszkę finansową, więc przez spokojnie, nie wiem, rok mógłbym się utrzymywać z tych oszczędności, jeżeli by faktycznie nic nie wypaliło. Na powrót na etat programistyczny też nie był trudny. Tak, kiedyś się śmiali, że jakaś firma programistyczna pozwalniała ludzi, zawodowych programistów, tak? I potem oni opowiadali, że brak pracy to było najtrudniejsze 30 minut w ich życiu. Tak, słyszałem. Tak. No właśnie, to jest taka pułapka trochę dla deweloperów, biorąc pod uwagę ostatnie zarobki, że dużo bardzo kreatywnych osób tak naprawdę, którzy są bardzo dobrze w tym, co robią, po prostu nie chcą tworzyć swoich aplikacji, no bo jeżeli zarabia ktoś 15, 20, 30 tysięcy na etacie od 8 do
szóstej i nic za bardzo, no, pracuje, tak, ale ma robić tą samą pracę z potencjalnie czymś kiedyś, ale na dzisiejsze traci w ogóle zyski, tak, albo musi żyć z własnych oszczędności. To jest właśnie ten taki duży próg wejścia do przeskoczenia, zwłaszcza u deweloperów, nie? Czy od samego początku chciałeś być twórcą od najmłodszych lat, czyli zamiast konsumować, chciałeś tworzyć po prostu. Dokładnie. Dobra. Powiedz mi w takim razie, w jaki sposób po raz pierwszy albo kiedy zetknąłeś się z technologią blockchain? Więc to było, wydaje mi się, przez mój podcast, przez Startup My Way. W pewnym momencie zobaczyłem, że ten temat się pojawił. To był chyba 2018 rok, dosyć późno, tak? Dosyć późno, czyli nie byłem w tych pierwszych osobach, które inwestowały w Bitcoina i tak dalej. W 2013, 2014, 2015, więc w okolicach właśnie 2018, po tej takiej górce na Bitcoinie, kiedy zjechało to tam z 18 tysięcy dolarów na chyba 3, wtedy jakby było głośno o tym, tak? I stwierdziłem, że się zainteresuję. Miałem już podcast, zaprosiłem pierwszych gości, więc wyszukałem na YouTubie osobę, która mówi coś o blockchainie i tak dalej, jeszcze pana Bentyna. I napisałem do niego, po prostu zaprosiłem go do podcastu. I jeszcze pan przyszedł do podcastu, w sumie nagrywaliśmy wtedy online, ja jeszcze wtedy nie miałem biura, pracowałem z domu, więc jakby z domu sobie to nagrywałem zdalnie. I ja po prostu jeszcze pana wypytałem dokładnie, co to jest, o co w tym chodzi. Był odcinek, na którym ja po prostu się nauczyłem całej tej technologii, jaki portfel, co zrobić, jak założyć, gdzie kupić i tak dalej, i tak dalej. No i potem kupiłem pierwsze krypto, pierwsze bitcoiny. Tam pierwsze bitcoin. W okolicach tych 5 tysięcy dolarów. Oczywiście no nie były to duże ilości, niestety, z perspektywy dzisiaj, chociaż jesteśmy w bear markecie, to kupując za 5 tysięcy, jak teraz mamy w okolicach 20 tysięcy, jesteśmy to i tak, jestem 4 razy do przodu, a w momencie, kiedy to było po 60 tysięcy dolarów, no to w ogóle, tak? To niestety nie były duże pieniądze, nie miałem też wtedy środków, tak? Bo musiałem się utrzymywać, też prowadziłem ten startup, podszedłem z etatu i ja musiałem trochę z tym walczyć. I wtedy się tym zainteresowałem, wtedy chciałem bardzo mocno wejść w ogóle w ten temat. Założyłem, kupiłem taką domenę CryptoMailing, CryptoMailing.pl, zacząłem robić taki mailing odnośnie właśnie blockchaina. Najlepsze właśnie jakieś artykuły, newsy zbierałem, nawet zebrałem, nie wiem, z 1500 albo ze 2000 subskrybentów. Natomiast znowu pojawił się problem taki, że nie wiem, jak to monetyzować. Tutaj buduję ten startup. Dobra, trzeba się na czymś skupić. Nie mam środków, nie mam jak ludzi zatrudnić też, żeby mi pomagali, bo po prostu brakowało tych pieniędzy. No i odszedłem od tamtego tematu. Mówię, dobra, skupię się na tych aplikacjach, będę docisnął, aż faktycznie to wyjdzie. No, z perspektywy czasu oczywiście trochę żałuję, no bo ten, jakbym ciągnął tamto od tamtych wczesnych lat, no to pewnie bym był w innym miejscu, chociaż z drugiej strony nie wiem, tak? Może by się to rozbiło i w ogóle bym jedno, startup się by nie rozwijał, to by się nie rozwijało i bym, nie wiem, wrócił na etat, trudno powiedzieć. Natomiast zrobiłem sobie taką pauzę i w zasadzie w 2021, czyli w zeszłym roku wróciłem mocniej do tematu. Wróciłem mocniej do tematu, szczególnie pod kątem, właśnie pojawił się temat NFT, zaczęto o tym mówić. Ja oczywiście trochę się interesowałem, co jakiś czas słuchałem, co się dzieje, słuchałem podcastów, więc jakby śledziłem temat. Oczywiście ten bull market na krypto też do mainstreamu wszedł i więc było o tym głośno, więc też się tematem zainteresowałem z powrotem. No i jakby tak, taki był początek, nie? Tego. Właśnie też tak trochę to rozdzielam, że osoby, które zaczęły się interesować właśnie w 18, 19, 17 roku, to raczej tej strony takiej NFT programistycznej, a cała ta rzesza osób przed 18 czy po 14, no to rozwój właśnie Telegram, grupy inwestycyjne, grupy sygnałowe i właśnie tej strony też to widzę. No dobrze, powiedz w takim razie, jak ty rozumiesz blockchain? Czym on dla ciebie jest, tak? Jako przedsiębiorcy, osoby, która się tym potencjalnie zainteresowała? Znaczy, blockchain to jest po prostu forma zdecentralizowanej bazy danych, tak? Publicznej.
mówimy o publicznych blockchainach, tak? Bo te prywatne blockchainy to, to nie wiem, czy to, nie wiem, czy to ma jakiś, jakiś szerszy sens, no, ale jakby pewnie tak biznesowo, natomiast mówimy o publicznych blockchainach, no zdecentralizowana baza danych, rozproszona w zasadzie tyle, tak? Czyli no nie wiem, czy mam tu po prostu tłumaczyć słuchaczom. Nie, nie, okay, właśnie tak, jestem byłem ciekaw, jak jestem czasem, jak ludzie rozumieją, czym konkretnie dla nich jest blockchain, tak? No bo każdy trochę inaczej to odbiera, w zależności od tego, jakie jest zastosowanie. Tak, no jest pewnego rodzaju, jakbyśmy weszli na taki filozoficzny poziom, tak? Okay. Jest to źródło prawdy. Tak? Mhm. Dlaczego blockchain Bitcoina ma wartość, bo po prostu pokazuje wszystkie transakcje od pierwszej transakcji na samym początku do dzisiaj, tak? Więc jest to tak naprawdę wartość poprzez tą historię, tak? Są w ogóle całe książki odnośnie takiego filozoficznego podejścia do blockchaina, czyli że ta wartość jest w tej całej historii, tak? Że tutaj, no i potem pewnie rozwiniemy jeszcze temat z historii transakcji na historię nawet społeczeństw. Tak, do tego zaraz dojdziemy. Właśnie ja natknąłem chyba się wczoraj na temat artykułu, że Bitcoina porównują do religii, że ciężko jest, że tak jakby religia, dużo rzeczy może być religią, bo nie ma tak jakby jednoznacznego określenia, czym jest konkretnie religia. I co do Bitcoina było podane właśnie parę możliwości, dlaczego to jest religia. Było pokazane miejsce, już nie pamiętam, gdzie to było, pomnika Satoshi Nakamoto, jest takie popiersie jego zrobione, to pewnie wstawię link do tego. No właśnie, więc zwolenników jest bardzo dużo i tak samo jest przeciwników, nie? Do Bitcoina. W ogóle wiesz, to tak naprawdę ta społeczność bitcoinowa, czy społeczność Ethereum, szczególnie te osoby, które są takimi fanatykami, no to tak naprawdę Bitcoin też jest formą społeczności po prostu, tak? No, ludzie się utożsamiają, tak? Tak, w społeczności, która jest oparta o jakieś takie aktywo. Mhm. Tak? Więc to jest na pewno więcej niż sama technologia, więcej niż przepływ tej wartości tutaj. Tak samo osoby, które się bardzo mocno w tym drugim obozie się osadziły, w obozie właśnie Ethereum, Vitalika i tak dalej. No ja bym też tutaj nie był taki bardzo za tym, żeby być, nie wiem, Bitcoin Maxi czy Ethereum Maxi, że tylko to istnieje, nic innego nie ma wartości. Natomiast też często osoby mówią, że te społeczności krypto, one mają taką nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, taki tribal power, że oni plemienia są tacy, takie. Tak, takie plemienne, takie mocno plemienne powiedzmy, nie wiem, właściwości, tak? Że jak mamy jakąś, nie wiem, konferencję krypto, to tam ludzie, wiesz, wchodzą, wiwatują w ogóle. Tak, poprzednim gościem była Maja Cholewka właśnie, która opowiadała o tym, jak te konferencje mniej więcej wyglądają w Stanach, jakie były side eventy, co się działo w Berlinie, że były tam jakieś spirytuastyczne rzeczy, ludzie sobie medytowali w zależności od kontraktów, poligonów. No to właśnie, to jest to, co teraz mówimy, tak? Czyli że Bitcoin blockchain może być porównywalny w niektórych miejscach do religii, tak, po prostu, tak. No dobra, powiedziałeś też o blockchainach prywatnych i publicznych, a czym ten publiczny blockchain, jakie ma zastosowanie w startupach? Gdzie startupy mogłyby wykorzystywać w ogóle blockchain, technologię? Wiesz, no generalnie rzecz biorąc zastosowanie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czy ja bym, wiesz, wrzucał ten blockchain wszędzie, gdzie się da? Na pewno nie. Na pewno nie, tak? To są takie różne anegdoty, którymi opowiadają znajomi, którzy mają na przykład software house'y blockchainowe, tak? I przychodzą i mówią, przychodzą do nich firmy i mówią, dobra, to zróbcie nam coś na blockchainie, no ale co? No nie wiem, cokolwiek, tak? Bo inni mają. Ja osobiście w zasadzie nigdzie nie używałem blockchainów w swoich produktach. Natomiast różnego rodzaju, nie wiem, na przykład weryfikacja dokumentów, tak? To jest jakieś takie miejsce, gdzie ten blockchain może być użyty. Też jakby nie jestem tutaj ekspertem od wdrożeń blockchainów w startupach,
Natomiast no na przykład w moim nowym w produkcie, który teraz robię, tak, w Mailingerze, skręcamy w tą stronę Web3 i będziemy używać, tylko nie będziemy implementować tego u siebie, tak, jakby rozwiązań blockchainowych. Natomiast na przykład pewnie przejdziemy jeszcze do tematów NFT, tak, będziemy na przykład robić platformy do udostępniania materiałów dla osób, które mają dane NFT. Tak, oczywiście będziemy po prostu weryfikować posiadanie danego NFT, żeby dostać dostęp do materiałów. Tutaj pewnie będziemy wykorzystywać jakieś gotowe rozwiązania, które chodzą po blockchainie, czytają go i dają informacje, czy faktycznie ta osoba dalej ma prawa, czy nie ma praw. Więc ja widzę bardzo duże zastosowanie właśnie rozwiązań blockchainowych w kontekście dostępu do treści, tak? I tej całej, tego całego przejścia z Web 2.0, login hasło do Web 3, czyli Connect Wallet, tak? I weryfikuj się tym, co masz w portfelu. No tak, bo wcześniej też mieliśmy możliwość weryfikowania się za pomocą platform społecznościowych, czy tam Facebooka, Google, Apple, jak ktoś korzysta. Natomiast tutaj, chyba w którymś to w swoim podcaście z Szymonem było poruszone, że chodzi o to, że jedna osoba jest po prostu cały czas podpięta, nie musi zakładać różnych kont i jak Google stwierdzi, że cię blokuje, no to tu cię nie może potencjalnie ich zablokować. Tak? Dokładnie, i to jest jakby, wiesz, no po co Facebook dodaje przycisk connected Facebook? Mm-hmm. To jest po prostu model biznesowy, oni zbierają dane, tak, żeby lepiej targetować potem reklamy. No więc przechodzimy z tego modelu, gdzie mamy dostęp do wielu aplikacji, wielu usług za darmo, bo po prostu my jesteśmy produktem tych aplikacji. No tak, w pewnym momencie musimy się zastanowić, jeżeli używamy jakiejś aplikacji, na czym ta aplikacja zarabia i kto jest tak naprawdę produktem tej aplikacji. Czyli powiedz mi, kiedy sobie uświadomiłeś, że NFT ma jakiś taki potencjał duży, kiedy był jakiś taki game changer, kiedy uświadomiłeś, że jednak NFT to jest to? Tak, no to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo też jakby obserwowałem ten rynek. Gdzieś tam w 2011 kupiłem pierwsze NFT. Co to było? To było, więc odkryłem taki projekt, który się nazywał Super Doge. On był jakby pewną kolejną iteracją tych różnych Dogecoinów i tak dalej. Natomiast projekt mi się bardzo spodobał. Jeszcze słuchałem podcastu z twórcami. I też szukałem takiego projektu trochę naiwnie, który faktycznie wystrzeli razy 100, bo wtedy dużo tych projektów tego typu było. Więc znalazłem ten projekt i faktycznie mi się bardzo spodobał. Oni mieli po prostu wypuścić kolekcję NFT, token i jakby zbudować wokół tego serial animowany w kontekście krypto. Tak? Super. Brzmi naprawdę spoko, tak? Czyli no kurde, no będzie hype, ludzie będą to oglądali. Na pewno zarobię. Tak. Plus mieli fajny team, mieli dużo, zebrali ekipę, która robiła na przykład kreskówki dla Hanna-Barbera, czyli mieli team profesjonalistów. Plus mieli fajne taką tokenomię, gdzie chyba 10 czy 15% za zakupy tokenów było przeznaczane na fundacje charytatywne. Czyli no i jakby ludzie, którzy holderzy mogli głosować w kolejnych miesiącach, na co będziemy przeznaczali, więc naprawdę brzmiało to fajnie. Oczywiście to było. Wszedłem w momencie, jakby kiedy czekaliśmy na ten pierwszy odcinek, oni wypuścili NFT, ja tych NFT chyba kupiłem z 7, wymintowałem z 7, kupiłem tych tokenów też dużo. Teraz to tak fajnie widać, jak sobie byśmy zobaczyli wykres, to ja kupiłem tak centralnie na prawie samej górce, a wykres wygląda tak, że jest tylko jeden taki pik. Natomiast co ciekawe, ten projekt ciągle żyje i oni ciągle coś tam robią. No po prostu jak to się dalej potoczyło, kiedy była premiera tego pierwszego odcinka, no okazało się, że to jest straszny krab zrobili. Potem wypuścili drugi odcinek, no i też był strasznie słaby. Niestety, grafika była spoko nawet, ale jakby nie było to ani śmieszne, ani mądre, ani no po prostu nie udało im się. Bo jakie story było ogólnie?
Story było takie, że są takie pieski, te Super Dodge, i oni grafiki fajne i w ogóle fajny motyw, i oni jakby walczą z Fiat Cats, tak? Okay. Czyli koty z świata tradycyjnych pieniędzy, finansów, tak? I tam walczą. Natomiast no nie udało mi się, ani to nie było śmieszne, ani to nie było jakieś, no zdecydowanie było wiralowe. Przykro mi generalnie, że tak to wyszło. Natomiast robią reset serii, teraz coś wypuszczają, coś tam się dzieje, tak? Cały czas, to nie, nie porzucili projekt, więc to nie był żaden rug pull, po prostu im się nie udało, tak? Ciągle Discord działa, Telegram działa, chociaż to minęło już prawie w zasadzie rok, odkąd ja tam wszedłem. No i niestety, no tam chyba straciłem 40 tysięcy złotych. Może się odbije jeszcze. Zobaczymy, tak? Może jak wykonają pivot teraz i będzie jakieś dobre odcinki. W ogóle fajna idea, nie? No bo tak naprawdę można byłoby głosować, że w danym odcinku mój NFT wejdzie na odcinek na przykład, nie? I wtedy załóżmy, że jakiś odcinek super siądzie. Tak. Wtedy potencjalnie wartość mojego portfela może wzrosnąć, tak? No bo zostało coś wyhypowane. Tak, oni mieli coś takiego, mieli taki pomysł, który dla mnie dalej jest naprawdę fajny, czyli że jak mamy ten serial, oni mają taką siedzibę główną, te pieski, i w tej siedzibie jest tablica, na której ludzie, którzy mają NFT, mogą się wpisywać, tak? I na każdy odcinek po prostu ktoś się może tam wpisać. I pewnie zależnie od tego, ile masz tych NFT, no to możesz wpisać więcej albo mniej. I faktycznie, jeżeli to by oglądało, wiesz, 10 tysięcy, 100 tysięcy osób, to miałoby to wartość. Natomiast no, to kilka tysięcy wyświetleń można by miał na YouTubie i większość jeszcze negatywnych komentarzy. No tak, trudny temat. Walka dobra za złem, czyli fiat coinów z kryptokoinami. Ciężki temat do takiej mocnej komercjalizacji. No. Tak, jakby to, no tutaj kwestia, jakby to było faktycznie dobrze zrobione, tak humorystycznie, i jakby weszli w przekaz do takich kryptogików, digenów i tak dalej, no to faktycznie mogłoby zaskoczyć, a oni tak się wahali, czy to ma być edukacja, czy to ma być śmieszne, czy to ma być dla dzieci. Trochę niestety wyszło jak taka bajka dla dzieci. Moje dzieci obejrzały, chociaż nie rozumiały, po angielsku było. To mi się podobało, mówiłem, żeby wrzucić jeszcze jeden odcinek. Tata, kup na kolejne NFT. Tak. Więc to był chyba jakoś październik, listopad 2021. No i trochę się odbiłem od tego tematu, tak? Mówię, kurde, co to za syf, tak? No to tak to wygląda, proces adopcji. Po czym zaczęły się pojawiać tematy NFT u mojego kumpla Mirka Brudnejko, którego pewnie sporo osób kojarzy. On tutaj bardzo mocno wszedł, skręcił też w stronę Web3, zrobił te społeczności z NFT, jakby zaczął przecierać mocno szlak. My też z Mirkiem się znamy od lat, prowadziliśmy nawet razem podcast, gdzie się zastanawialiśmy nad tymi płatnymi społecznościami, wtedy jak ja jeszcze nie miałem społeczności, on nie miał płatnej społeczności. No i on wszedł w te tematy NFT, ja jakby zobaczyłem od kuchni, jak to się je i faktycznie jak można to zrobić sensownie. No i wtedy też myślałem o uruchomieniu takiej nowej społeczności, może trochę zebraniu jakiegoś kapitału na ten mój startup Mailinger, i wymyśliłem sobie, że zrobiłem coś takiego jak Mailinger Founders, że tam można dostać jakieś udziały czy jakieś lifetime access i tak dalej. I rzuciłem ten temat w jednej z moich społeczności. No i ten temat jakby nie siadł, nikt nie chciał tam specjalnie inwestować. Natomiast chcieli inwestować w kontekście budowy jakiejś nowej społeczności. No i tam się zaczął pojawiać temat NFT. Dobra, jak będzie NFT, to wchodzę, jak będzie NFT, to wchodzę, jak będzie NFT, to wchodzę. Ja wtedy nie chciałem wchodzić, nie chciałem wypuszczać NFT, wchodzić na temat mocniej. Natomiast społeczność po prostu zadecydowała, że kurde, jak będzie NFT, to jedziemy z tematem. Więc po prostu siłą rzeczy mówię, dobra, no to jedziemy. Dobrze, że wykorzystałeś właśnie tak z nurtem, a nie pod prąd, przeciwko twojego ideologa, bo czasem jednak faktycznie trzeba zrobić pivot i nie zrażać się. To przy krypto i przy samym blockchainie to właśnie to nie zrażać się, to chyba jedno z kluczowych rad. Poruszyłeś temat jeszcze, że społeczności Web3 są takie trochę inne, bardziej hermetyczne te ich spotkania. Czym według ciebie różni się społeczność Web3 od Web2? No bo twór społeczności to nie jest nic nowego, tak? Społeczności istniały od początku, od pierwszych forów internetowych, no ale czym one się różnią? Tak, więc ja jakby tworzę te społeczności od wielu, wielu lat. Na początku jakieś koła naukowe, potem też na przykład założyłem grupę .NET. na uczelni, tutaj na SGGW, na informatyce.
Więc prowadzimy te społeczności, potem te społeczności się przeszły do online'u jako darmowe i też rozpocząłem taki klub SaaS, taką płatną społeczność, płatny newsletter, jakiś płatny Slack i tak dalej. Więc to była taka klasyczna społeczność w formie 2.0, że płacisz subskrypcję roczną i masz dostęp do materiału, do Slacka, do ludzi, do spotkań i tak dalej. I przechodząc do tej społeczności 3.0, czyli co ja w ogóle rozumiem przez społeczność 3.0, przede wszystkim kwestia dostępu do społeczności przez NFT, które możesz potem sprzedać na rynku. Tak? No to jest jeden z takich głównych tutaj game changerów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie po pierwsze chętniej dołączają, to jest ich pierwsza rzecz. Tak? Dołączają dlatego, że potem mogą w jakiś sposób, jeżeli wierzą w tą społeczność, wierzą, że będzie budowała wartość, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wartość ich tego tokena będzie rosła. Więc nawet jeżeli oni nie chcą opuszczać społeczności, to fajnie jest patrzeć, że kupiłem coś za 1000 zł, a teraz jest warte 5000 zł. I jakby mnie na przykład przycisnęło, by nie wiem, inflacja skoczyła, kurde, tam 50% w górę i nie miałbym na jedzenie, to mogę sprzedać ten token i po prostu mieć te pieniądze. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli ludzie chętnie dołączają po prostu przez to, że no, częściowo, nie ukrywajmy, gdzieś te pieniądze robią robotę i ludzie widzą, że coś rośnie na wartości, no to jakby chcą to mieć. To takie jak na przykład, nie wiem, wrzucasz posta na Facebooka, że zrobiłeś jakiegoś, nie wiem, e-booka i kto napisze komentarz, to go dostanie za darmo. I jak 10 osób, 5 osób napisze, to kolejne piszą, bo inni napisały, że coś będzie za darmo, coś dostaną. Tak, taka psychologia tłumu. Okej, więc ludzie dołączają, bo ma to jakąś tam wartość monetarną. No i jak już są w środku, no dobra, no to już zainwestowali, no ale to może być warte więcej. Więc dobra, jak ja się przyłożę do społeczności, dodam od siebie wartość, to sumarycznie to wszystko będzie rosło i ludzie dużo bardziej się angażują w to, tak? Plus na pewno kwestie marketingowe typu, nie wiem, ktoś kupił za 1000, sprzedał za 5000, potem pisze, o, udało mi się zarobić, super społeczność w ogóle, nie będzie mówił źle na tą społeczność, na ogół, jeżeli społeczność dała mu zarobić. No i tutaj część osób się nie zgadza z tym, żeby tą społeczność budować wokół właśnie tych kwestii pieniędzy, że mamy ten udział i możemy go sprzedać. Natomiast ja widzę po prostu dziesięciokrotnie większą dynamikę w społeczności. Oczywiście jest niestety no, bardzo dużo społeczności, które nie są de facto społecznością, to są Discordy pełne botów, które chcą pompować wartość tego tokena, potem nas posprzedawać na górce i tyle. Niestety bardzo dużo projektów tak wygląda. Wydaje mi się, że to się będzie kończyło, bo ludzie już jakby nie ufają tego typu projektom. I uczą się chyba też weryfikować powoli. Uczą się weryfikować i koniec końców ta wartość społeczności jest największa, bo tak jak ja mówię, tak jak tworzymy taką społeczność, dokładamy różnego rodzaju materiały, nie wiem, kurs, jakieś spotkanie i tak dalej, to jest pewien bonus. Natomiast najważniejszą wartością tych społeczności są te kontakty, które jesteśmy w stanie zbudować w środku i osoby, które tam są, bo też osoby, w momencie kiedy wartość tego naszego NFT dostępowego rośnie, to osoby, które kupią, no de facto mają jakiś troszeczkę coraz wyższy ten status społeczny, po prostu mają więcej pieniędzy, żeby wejść do tej społeczności. Oczywiście jest to, niektórym się to nie podoba, no jest to na pewno pewien taki elitaryzm, że do tych największych, wyżej wycenianych społeczności no, są w stanie tylko grupka ludzi na świecie dołączyć. Ale to pewnie buduje ich elitaryzm i ich jakość, tak? No bo... Tak, to buduje no, od zawsze te kluby takie niedostępne istniały, tak? Od tysięcy lat. Kluby cygarowe jakieś. Tak, czy wokół jakichś królów. No koniec końców pewnie jakbyśmy się upali, to wybralibyśmy, nie wiem, 30-50 osób na świecie, które jak się spotkają razem, no to rządzą całym światem, tak? Tak. Liderzy państw i różni jakieś szare eminencje. Już nie wchodźmy do jakiejś teorii spiskowe, natomiast wydaje mi się, nie jestem jakimś badaczem historii i polityki, ale wydaje mi się, że tak to jest, bo też tak to widzę w świecie biznesowym. Masz kontakty z różnymi przedsiębiorcami, no to jeden z kimś gada, tak? Wczoraj do mnie ktoś pisze,
o, może byśmy zrobili zniżkę dla społeczności na konferencję, a to może byś wystąpił na tej konferencji, tak? I nagle ja się pojawiam gdzieś na scenie, na jakiejś konferencji, bo się znamy, bo coś tam, tak? Więc ta dynamika działania tych społeczności jest zupełnie inna i de facto one przypominają dzisiaj firmy, startupy, tak? Czyli mamy startup, ludzie mają swoje udziały i razem budują jakiś produkt, tutaj produkt, wartość taką z jednej strony merytoryczną, z drugiej strony taką socjalną, tak? Te kontakty międzyludzkie i różne współdziałania i w każdym momencie mogą zrobić exit, po prostu sprzedać ten swój udział w społeczności, ktoś inny wtedy go przejmuje, tak? A oni są w stanie wyjść, czyli budujemy wspólnie wartość, natomiast każdy może się potem zmonetyzować i wyjść z projektu, jak przy budowie startupu. No właśnie, ja bardzo duży plus widzę przy takich społecznościach, ponieważ zwiększamy próg wejścia, to znaczy, że nie zawsze będą chciały poświęcać pieniądze osoby, które nie do końca się utożsamiają z daną społecznością, więc trochę jakby pozbywamy się tych negatywnych osób, które psują społeczność od środka, to jest pierwsza rzecz. Drugi wniosek, z którego wynoszę z tych społeczności, to jest to, że jeżeli, tak powiedziałeś, wartość tokenu nam, czy twojego NFT rośnie nam w czasie, to ty, jako będąc w środku tej społeczności, przekładasz się, żeby ta społeczność rosła, tak? No bo może się utożsamiać, co przejdziemy za chwilę, tak. Już pochodzi do koszulek BFC. Tak jak bardzo dużo osób na LinkedInie sobie dodaje jakieś tam grupy, skąd jest, to też dopisuje, utożsamia się z tą grupą, tak. Dalej. Tworzymy razem eventy, biznesy, side projekty, side społeczności, takie satelity. Podcasty nagrywamy? Nagrywamy podcasty, dokładnie. Dużo inicjatyw stąd wychodzi, tak? No właśnie. Skoro MailingCare Founder nie wyszło, no to skąd pomysł na BFC i wytłumacz, czym jest BFC? Tak, BFC, czyli Board Founders Club, czyli tak w jednym zdaniu, jeżeli znudzeni ktoś... Founderzy. Znudzeni founderzy, znudzeni tym światem 2.0, czy w zasadzie znudzeni rzeczywistością, którzy chcą budować po prostu nowe rzeczy, tak? Ja to jakby z jednej strony to jest taki nawiązanie do Bored Ape Yacht Club, czyli największej tej społeczności NFT, chyba największej, najbardziej wartościowej takiej na świecie, przy czym tamta społeczność jest bardziej zorientowana na osoby takie trochę bardziej celebrytów, influencerów, tak? Akurat to też powiem wam ciekawostkę, rozmawiam teraz na Instagramie z jedną osobą, z której jest w Bored Ape Yacht Club, w kontekście tego, czy faktycznie warto wchodzić w tą społeczność, bo gdzieś tam... Jaki jest floor price teraz? 83 tery, coś takiego, czy 84 tery, jak przeliczałem wczoraj na złotówki, jakieś 560 tysięcy złotych, tak? Ponad pół miliona złotych. Natomiast gdzieś tam zastanawiam się, czy faktycznie kontakty międzynarodowe, które daje dostęp do takiej grupy, tak? No bo w Bored Ape Yacht Club mamy, nie wiem, Snoop Dogga czy Eminema, tak? Czy jakieś bardzo różne ciekawe osoby, do których inaczej nie jesteś w stanie się dostać w żaden sposób. No ale pytanie też, co zrobisz z takim Snoop Doggiem i Eminemem? Widziałem jakichś takich chłopaków, co na kanapach sobie siedzą, podcast, to chyba od ciebie też widziałem podcast, i Snoop Dogg tam ziele jarał i taki cały słoik weed miał i on tak dalej. No i pytanie, co... Full Send podcast. Tak. No i pytanie, no faktycznie, no bo to, płatność tych społeczności to bardzo duży gro, to jest to ludzie, które idą i te kontakty, które możesz poznać, tak również jakieś takie elitarne szkolenia czy kursy. No ale pytanie, jak wykorzystasz dostęp takiego Eminema, nie? Albo Snoop Dogga? Wiesz co, to przykład, nie? Pewnie mimo tego, że jesteście razem w klubie, to nie ma w zasadzie do nich dostępu, tak mi się wydaje, do tego typu osób. Chyba że faktycznie na spotkaniach, na tych jachtach w Miami i tak dalej. No tutaj jest kwestia tylko networkingu, tak? To znaczy ci ludzie... Oni, powiedzmy, jest konferencja teraz w Singapurze, token 2049, i obok konferencji jest spotkanie małp, tak? No i każda osoba, która jest na tym spotkaniu, dowiaduje się po prostu z Discorda, tak? O tym, że jest spotkanie tu i tu. No i wbijają takie spotkanie, każda osoba ma tą małpę, a ta małpa jest warta minimum pół miliona złotych, to najtańsza, tak? A raczej większość jest dużo, dużo, dużo więcej warta, czyli każda osoba ma, powiedzmy, w jednym NFT pół miliona, czy milion, czy 10 milionów. To znaczy, że gdzieś tam prawdopodobnie jest związana z biznesem i ma duże osiągnięcia.
pomijam osoby, które gdzieś tam po prostu odziedziczyły pieniądze, chociaż one na pewno też mają kontakty. No i dzięki tym kontaktom, tak, jesteś w stanie zbudować sobie globalną markę. Tak? Powiedzmy, że robimy partnership Małpy i BFC, tak? I nagle przychodzi 50 tysięcy osób, które są zainteresowane tym tematem, nie? Bo obserwują Małpy, widzą, że jest taki projekt. Więc pewnie nie będę w tą Małpę teraz inwestował, natomiast zobaczymy, jak to się przełoży. Ja to po prostu patrzę pod kątem dojścia na taki top level światowy, tak? No bo jakby to jest też celem naszej społeczności. Okej, ale wracając, taka dygresja była, wracając do BFC, tak? Więc jest to z jednej strony nawiązanie właśnie do małp, tylko w świecie tym bardziej techowym, IT, startupy, programiści, w ogóle te osoby jakby bardziej takie właśnie jak ja, jak ty, tak? Nie Snoop Dogg, którego zresztą bardzo lubię, kiedyś byłem wielkim fanem, byłem nawet na koncercie w Warszawie Snoopa, kiedyś tak byłem mocno w te tematy wkręcony. Natomiast coś takiego, taki pomysł mi do głowy wpadł w kwietniu, bo to w zasadzie się w kwietniu zaczęło, czy jakoś pod koniec marca. I rozmawiałem z tą społecznością, no i społeczność była zainteresowana zbudowaniem tego typu społeczności właśnie 3.0 z NFT, związanej z technologiami, związanej ze startupami, związanej z właśnie tematami inwestycyjnymi trochę w startupy. Tego jeszcze faktycznie nie wdrożyliśmy, natomiast sporo osób jest zainteresowana właśnie w też inwestycjami w jakieś projekty. No i temat ruszył, w sumie tak mocno skrycie na początku to robiłem, tak, nie było rozwinięcia tego skrótu, było BFC, ludzie rozwijali skrót, były konkursy, żeby rozwinąć ten skrót, ludzie wymyślali, że to jest Bogusz Fan Club. nie wziąłem tego pod uwagę w ten sposób. Tak, więc się śmiałem. No a jakby drugim znaczeniem tego Board Founders, z czym dużo osób się utożsamiło. Powiedzmy, nie wiem, prowadzę software house od 10 lat, jestem trochę znudzony tematem, tak? Nie kumam w ogóle tego blockchain, Web3, NFT, w ogóle bardzo dużo osób z technologii, czy programistów, czy osób z biznesu, ale tego właśnie IT, techowego i tak dalej, oni nie weszli w ten świat, tak? Naprawdę mało osób weszło. I ja to widzę po sobie, że to nie jest takie proste, bo ja też się sparzyłem, raz trochę wszedłem, ale wyszedłem, potem wszedłem, to straciłem pieniądze, no skam w ogóle, po co to komu, tak? Natomiast jak wszedłem za trzecim razem teraz, no to jakby jestem all in. I tak bardzo, bardzo, bardzo dużo osób potrzebuje kilku tych wejść, żeby zobaczyć faktycznie, że to zupełnie jakiś w ogóle inny świat. Ja osobiście, odkąd w zasadzie pamiętam, odkąd siedziałem, programowałem jakieś pierwsze rzeczy, to nie byłem tak wręcz zajarany tym światem tej nowej technologii. To można usiąść naprawdę dniami, tygodniami się uczyć, wchodzić w nowe rzeczy, poznawać ludzi. I co jest jeszcze fajne w tym świecie Web3, tam nie ma tak dużo ludzi teraz, więc w zasadzie jesteś w stanie dotrzeć do każdego, z każdym pogadać, bo ci ludzie faktycznie się tym jarają, weszli do tej króliczej nory bardzo, bardzo głęboko i jesteś w stanie na, nie wiem, konferencjach czy nawet na LinkedInie się połączyć. Jak ktoś ma, nie wiem, Web3, NFT w profilu, to jest bardzo dużo szansa, że z tobą pogada normalnie na privie. Ja z wieloma osobami nawiązałem tam kontakt, gadałem z nimi, po prostu jak równy z równym, tak? Z takimi, nie wiem, CEO w tradycyjnych biznesów po prostu nie pogadasz dzisiaj, nie? Więc jest łatwy próg wejścia, no już nie mówiąc o tym, że są bardzo duże pieniądze i bardzo duże możliwości biznesowe w tym świecie. No właśnie, też w ten sposób to odbieram, że w ogóle mało osób, dla nich te Web3 to tak, ja to rozumiem też przez to, że to jest tak jakby trochę alternatywny świat do tego biznesu, który się dzieje, bo dokładnie te same rzeczy z Web2 możemy skopiować do Web3 i to się dzieje. Powstają bardzo similarne firmy, które są bardzo podobne, tylko działają na innej zasadzie, działają na przykład na blockchainie, tak? I kolejna rzecz, że w tym momencie, jeżeli się przyłożysz i nie sparzysz, to jest duża możliwość, że jeżeli będziesz dobry, to faktycznie tak zostanie, bo jesteśmy u nas w Polsce zwłaszcza, jesteśmy na etapie dość chyba bardzo wczesnej adopcji i takie kluby
jak BFC czy Web3 Dev Poland, z którym też rozmawiałem, bardzo pomagają ludziom wejść. Bo tak jak na twoim przykładzie sparzyłeś się 3 razy, ale na przykład dołączając do społeczności jakiejkolwiek, czy twojej, czy innej, krypto, która jest dobra, masz tam też różne poradniki, tutoriale, tak. Może ktoś ci pomóc w ogóle nawet, nie, żeby tam wejść w ten świat. Tak, no dokładnie, tak jak my już w tej pierwszej fazie, kiedy dołączało tych 444 członków założycieli, bardzo duża część z nich nie miała ani portfela, nie kupowała nigdy krypto, nie miała żadnego NFT, tak? I my ich przeprowadzaliśmy krok po kroku przez ten cały proces, pomagaliśmy im we wszystkich krokach, uczyliśmy ich, po prostu dostali kurs, dostali kroki, razem to NFT sobie mintowaliśmy na live'ie, bo tak dużo osób, że aż się mi skończył limit na Zoomie i ludzie nie mogli wejść. Teraz na drugą fazę muszę podbić ten limit na tam 1000 osób. Tak byli zainteresowani tematem. I faktycznie przeszli przez ten proces, dużo osób w ogóle zostało zonboardowanych do tego świata, w tym osoby 70+, tak? Mamy członków społeczności po 70. Poważnie? Tak. Mamy są na Discordzie nawet, także oczywiście oni gdzieś tam mają, szczególnie Janek bodajże, ma background IT, tak? Też tak właśnie czasami, on kiedyś dołączył po prostu do mojego kursu, wszedł w ten Boguszwers i potem jakby jak ktoś wchodzi gdzieś z którejś strony, tak, czy kupił jakiś kurs, czy dołączył do jakiejś społeczności, tak, to często jakby idzie dalej, wchodzi w te moje produkty. No i pamiętam, on pisał, że programował kiedyś na jakichś komputerach most, w ogóle taki totalna abstrakcja, pewnie jeszcze na świecie nie było, kiedy on tam to robił. No i więc takie osoby też udało się zonboardować, założyły portfel, kupiły krypto, mają NFT, zweryfikowały się tym NFT, czyli dostały dostęp do zasobów. I przeszły ten cały proces i teraz mogą iść dalej, wiedzą jak to robić dobrze, bezpiecznie. No i teraz w drugiej fazie dokładnie robimy to samo, więc tak naprawdę zwiększamy adopcję, tak? Zwiększamy ten cały tort, bo jak osoba już to ogarnia, to może wejść do innej społeczności, tu zobaczyć, wie też, staramy się też pokazać, jak uniknąć skamów. Niestety czasami ktoś mi wrzuca, wiesz, informacje, czy to normalne, że ktoś do niego pisze, wiesz, rzuca screeny z linkiem i mówi, że kliknął. No to tak jak do mnie ostatnio. Jestem na Discordzie Ethereum.org i na pewno stamtąd trafił do mnie bot. Hi Sylwester, you won tam 0,89 BTC, to wrzucałem nawet screena. No i ja rozumiem, tak, no ale są osoby, które, o super, nie, no bo były airdropy takie, że na przykład tak. Uniswap dawał chyba tam 1400 mniej więcej w tokenach. Zdarzały się takie akcje, no ale to też było, trzeba wiedzieć, dlaczego to było zrobione. I osoby, które dopiero weszły w świat i nagle ktoś do nich pisze, o super, dostałeś krypto, a już gdzieś już usłyszała, także zdarza się, że są jakieś airdropy krypto, ludzie ci dają krypto. Dużo osób się w ten sposób po prostu marketinguje na początku, rzuca tokeny, które potem mają wartość lub nie. No i klika, no i potem dzieją się różne dziwne rzeczy, portfele poczyszczone, no i ludzie się zdarzają, ach, same skamy, nie? No widzisz, to jest taka, powiedzmy, metoda, która jest w miarę taka, no coś dostałeś za darmo, no możesz wątpić, nie? A tutaj mi człowiek wysyła, jest na Discordzie BFC, druga osoba jest na Discordzie BFC i pisze do niego, czy już dodał swój adres tam do whitelisty BFC, tak? Normalna osoba, no to oczywiście pisze po angielsku, tak? Bo to nie, bo jak masz polskiej społeczności, no to jak ktoś do siebie pisze po angielsku, to od razu jest sygnał, że coś może być nie tak. Bot pewnie jakiś, tak? Skakował. Nie, jakaś osoba, no, bo wie, do Discorda może każdy dołączyć, no tak. Tak? Może każdy dołączyć, jest public channel. I widzi i pisze do innych osób, które są w społeczności, pisze DM-ki, czy jesteś na liście, jeżeli nie, no to kliknij tutaj, dodaj do listy i tak dalej, nie? Po prostu można się nabrać na to, nie? To można się nabrać na to, no i ta osoba faktycznie weszła, kliknęła i potem zorientowała się, że coś chyba jest nie tak, przeniosła wszystkie swoje aktywa na inny portfel, poza chyba tam, nie wiem, wiem, że straciła domenę, taką tą NS miała na portfelu i straciła tą domenę, ale inne aktywa udało się przenieść. To domena ETH. To, tak.
No, czyli ENS, tak? Ten. ENS, no, czyli Ethereum Network, Name Network Service. Już nie pamiętam, rozwinięcie. Jakoś tak. Ciekawostka, Anthony Hopkins ma trzy takie domeny zarejestrowane. No, przecież ma kolekcję NFT. Ja wiem, no. Ja wiem. Właśnie ma A. Hopkins. Naprawdę ETH. Dobrze to wygląda. Aż tak nie przyglądałem. Wszedłem na jego portfel, trochę pośledziłem transakcję, widziałem stronę. To ja ci powiem, co zrób. Wejdź sobie, bo my jako Board Founders Club, którego jesteś również członkiem, prowadzimy newsletter nasz publiczny, Board Founders News, tak? Dostaję. I jeden z wydań był a propos właśnie Anthony'ego Hopkinsa, tam są screeny, opis tych wszystkich kolekcji i tak dalej. Więc jak chcesz zobaczyć, przeczytać. Ja osobiście sam się dowiedziałem o tym z naszego newslettera, który prowadzi Daniel, pozdrawiamy. Okej, ja nie wiem skąd się dowiedziałem. Wygooglowałem gdzieś odnośnie ostatniej transakcji na Cyberpunka, coś jeszcze dalej poszukałem. I trafiłem na właśnie Anthony'ego Hopkinsa i na jego NFT i na to, że ma adresy porejestrowane i faktycznie coś robi w tym kierunku, nie? Nie wiem, ile on ma lat, z 70 już, 80? Spokojnie. No. I to też pokazuje właśnie, jak to odbiera świat, nie? Inny. No. Tak, no bo tutaj też warto zaznaczyć, że ludzie piszą, na przykład komentują mi, ja piszę coś o NFT na LinkedInie i ludzie mi komentują, ale dobra, to jest dla bandy jakichś tam ludzi z IT, jakiejś bardzo małej tej ilości. Ja wrzucam, no dobra, ale tutaj masz firmy, które weszły mocno w temat, nie wiem, Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, Gucci i tak dalej, NBA i największe po prostu marki światowe. Gucci chyba z małpami coś robili w ogóle, oni mieli jakieś tam swoje chyba shirty, wydaje mi się, że coś stawiali. Możliwe. No, wydaje mi się, że tak, że Gucci i małpki coś zrobiły. Oni to robią różne rzeczy, jednak te marki też, one nie są głupie. Mhm. Że taki Nike, z tego co pamiętam, raportowali chyba 182 miliony dolarów zarobione po wejściu w tematy właśnie NFT. Wow. Oczywiście tutaj na ogół to nie są społeczności, tylko bardziej jakieś limitowane edycje, jakieś kolekcjonerskie tematy. No to co zrobił Gary Vaynerchuk też z tym swoim Book Games, gdzie trzeba było kupić chyba 10 czy 12 książek tych samych, 12, tak, bo to była książka 12,5. 12 książek trzeba było kupić, żeby dostać NFT. No i ludzie mają do dzisiaj. Rozmawiałem ze znajomym, mówi, że ma tych książek po prostu opór w domu, tych samych, tak? No bo kupowali. I on zrobił największą sprzedaż książkową, chyba rekord świata. Dla mnie Gary jest taką mega chodzącą zagadką trochę. Nie, ja słucham jego wypowiedzi, jego imersji, jak on wypowiada się, jak on mówi. To jest w ogóle totalny marketer, nie? Marketerem to nie jest przegenialnym. O, na początku w ogóle social marketing, potem NFT całe weszło. On chyba w ogóle rysował te swoje tak. NFT sam, tak. Oni to digitalizowali. Więc tak, z Garym to no. Nie wszyscy wiem, że się zgadzają do końca z tym, co on mówi, ale też no, i na pewno to jest osoba, która ma duże znaczenie, nie? W świecie NFT, zwłaszcza za oceanem. Tak, no i wiesz, on też bardzo mocno zwiększa adopcję tego całego. No, na pewno. W ogóle temat NFT bardzo mocno pokazał to, że krypto jakieś istnieje w ogóle. Nie? Zaczęło się od obrazków śmiesznych za duże pieniądze, tak, a ludzie zaczęli się tym interesować, wchodzić w temat, że to jednak jest coś więcej. No w ogóle cała historia tego jak to w ogóle to NFT zaczęło działać, tak? No bo to chłopaki, którzy robili kryptopunki, oni po prostu lubili grać w Magic the Gathering, robili różne kolekcjonerskie rzeczy i zastanawiali się, jak to zrobić w internecie. To też w ogóle śmieszna historia, można sobie posłuchać w jakichś podcastach. Że oni po prostu na przykład interesowali się blockchainem, krypto i tak dalej, pisali jakieś artykuły, ale nikt nie miał krypto, nie kupowali, no, nie, opisywali jak działa Bitcoin i tak dalej, nie kupowali tego w ogóle, nie? Byli zajarani technikaliami. Tak, 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 dwóch programistów. No i potem stwierdzili, że a dobra, jest taki standard jak RC721, tak, i można troszeczkę zbudować właśnie taką formę cyfrowej unikalności, tak? No i potem te obrazki wygenerowali, te kryptopaki. To na początku w ogóle nie szło. Gdzieś tam ktoś opublikował jakąś informację o tym, no to tam parę osób wymintowało, wtedy to też było UI-owo, czyli UX-owo, od strony użytkownika bardzo trudne, trzeba było mieć konsolę Ethereum i robić to po prostu przez konsolę, no to nikt spoza IT i nie to wiedział, takich mocno
odkręconych ludzi, nie, w ogóle nie był w stanie się do tego dostać, tak? No i potem, a potem nagle, nie wiem, po 2 latach ktoś tam sprzedał za, nie wiem, $50, potem za 100, za 500, za 1000 i tak dalej, a teraz mieliśmy transakcję chyba za 3300, a 22 miliony złotych, tak? 21400, a 7 miesięcy temu, nie pamiętam już numeru tego kryptopanka, 8000 ETH. To wrzucałem dzisiaj, to chyba najwyższa sprzedaż kryptopanka była. Tak, no dzisiaj te NFT sprzedawane i kupowane w takich cenach, to jest po prostu symbol, symbol statusu w internecie i duzi gracze to rozumieją, dlatego Facebook, Instagram, Twitter wprowadzają możliwość weryfikacji, czy ty faktycznie to Twitter masz. Twitter chyba pierwszy wrzucił, że możesz mieć swoje zdjęcie profilowe jako NFT, tylko musisz to zweryfikować. Tak, tylko chyba musisz mieć to płatne konto. No, tych szczegółów nie, aż nie znam, ale tak samo z Bitcoinem. Pierwszy rok, 2007-2008, Bitcoin, cisza, nie? Zerowa wartość w ogóle, oni to rozdawali, to gdzieś tam kryptopanki no. Między sobą mieli, rozdawali słowna pizza za 10 tysięcy Bitcoin. Tak. To zawsze jakąś adopcję musi mieć, tak? Więc ja to porównuję trochę do początków YouTube'a. Że na początku YouTube też to były głupie filmiki, obrazki, śmieszne jakieś koty, a do dzisiaj jest to przeogromna platforma z przeogromnymi zasięgami, z bardzo dużo przekrojową treścią, od chyba jakichś tam filmów z tego YouTube Original, po jakieś poradniki, kursy, czy 36-godzinne filmy nawet widziałem na YouTubie, już YouTube zciął te, już tam chyba nie można więcej niż 12 godzin wrzucać. To fun fact ci powiem jeszcze, bo na początku YouTube był w ogóle, miał być platformą randkową. Tak? Tak, tak i potem spiwotowali bardzo szybko. Tak, 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 taka ciekawostka. Czyli nie strzelili się przed Tinderem po prostu. Tak. Yeah. Także no, w kontekście Bitcoina i w ogóle tych początków, to mocno polecam taką książkę Bogowie Bitcoina. To jest o braciach Winklevoss, czyli tych dwóch takich gościach, których trochę Cuk tam wziął ich pomysł i zbudował Facebooka na tym. Jeżeli oglądacie film, no to pewnie kojarzycie. I oni potem byli mocno... To ci, co pływali, tak? Ci, co pływali, tak. Ci, co pływali, takich dwóch gości po 2 metry. No i oni szukali nowego, czy czegoś nowego, tak? Chcieli budować startupy, chcieli inwestować w te startupy, ale nikt nie chciał w Dolinie z nimi gadać, bo oni się sądzili z Zuckerbergiem, a każdy chciał, żeby Facebook kupił ich mały startup, no tak. Więc nikt nie chciał być kojarzony z nimi. No i oni, wiesz, nie mieli jak inwestować i nagle pojawił się temat Bitcoina, wtedy bardzo wcześnie i oni w to weszli, oni byli pierwszymi bitcoinowymi miliarderami. Także książka jest właśnie dokładnie o tej historii ich wejścia w krypto, w bitcoina i w ogóle niezłe tam są historie, typu jak oni, wiesz, mieli już tam kilkadziesiąt milionów w tym bitcoinie i jak oni zabezpieczali to. Mhm. Nie? Więc oni się zamknęli w jakimś, wiesz, ciemnym pomieszczeniu, bez okien, bez niczego, kostkami, rzucali kostkami takimi wyważonymi, idealnymi, żeby klucz prywatny wygenerować, tak totalnie manualnie, bez żadnych... Seedy sobie sami robili. Tak, znaczy to nawet nie były seedy, oni po prostu tworzyli klucz prywatny, wtedy jeszcze się seedów nie używało, takich cudzów, okay. Nie? Oni po prostu cały klucz sobie generowali w taki sposób. Potem ten klucz był podzielony na 3. Każda taka jedna część była w 4 fizycznych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, w skrytkach bankowych i były zrobione jeszcze 3 czy 4 kopie w różnych bankach. Ja. Tak? Czyli jak horcruxy, jak ktoś ogarnia całego Harry'ego Pottera, gdzie się podzielił na 7 części Voldemort, to tak samo tutaj. No, także... Niezły zabieg. Tak, tak. Grubo generalnie, grubo. A polecam książkę, to jak się czyta naprawdę jak kryminał jakiś. Zapisałem sobie, zlinkuję ją na pewno i sam ją przeczytam. Teraz ja przypadkiem ją w ogóle leciałem gdzieś na lotnisku, patrzę, Bogowie Bitcoina, biorę. No jedną trzecią przeczytałem lecąc gdzieś tam na wakacje. Super. Można się wkręcić. No, opowiadasz podzielenie tych kluczy prywatnych w taki sposób. Nie? No dobrze. Idziemy w takim razie dalej, wracamy do BFC. Skąd liczba 4444 founderów? Skąd liczba 444? Powiem ci, że zupełnie randomowo. Okay. Lubię takie liczby. Gdzieś tam ta liczba, bo wiesz,
zawsze fajnie jest, jak ustalisz taką liczbę, która jest realna do uzyskania. Chcesz, nie wiem, sprzedać. No bo to jest problem w projektach takich właśnie NFT, że wypuszczają kolekcję, nie wiem, 10 tysięcy i ludzie kupują, nie wiem, 2 tysiące. I nagle reszta kolekcji... Słaba, nikt nie chce, spada w dół. Dokładnie, tak? Dokładnie. I podobnie było z tym całym tym Super Dodge'em, tak? Rozpoczął się mint, kurde, zmintowało, wiesz, może 1/5 tego, te NFT zeszła. Więc automatycznie projekt, no od razu jest to jakiś sygnał, że ludzie się tym nie interesują. Jak się nie interesują, to może nie ma wartości, może nie ten. Więc starałem się wybrać taką liczbę, która z jednej strony będzie spora, ale z drugiej strony to nie będzie, nie wiem, 5 tysięcy, bo po prostu by było tego za dużo. I gdzieś tam ta liczba 500 mi się w głowie pojawiła. Tak, jako taka realna, patrząc na moje zasięgi, moje listy mailowe, moich klientów i jakby te wszystkie, ten mój cały ekosystem. Pojawiła się ta liczba 500, stwierdziłem, że chcę mieć, żeby trochę zostało, czy dla zespołu, czy dla na cele marketingowe, tak? I liczba 444, mówię, spoko. Idealnie. Dużo ludzi się zastanawiało, co znaczy konkretnie 4-4, jakie propozycje wydaje padają. Mi się, że nie. Nie, ja tak przywiązywałem uwagę do tego. A widzisz, no to ja nawet nie przywiązywałem tego specjalnej uwagi. Byłem ciekaw, no bo bardzo dużo osób wypuszcza 1000, 10 tysięcy, 500. Te liczby raczej są takie okrągłe, bardziej mierzalne. W ogóle się przejrzę jakieś tam poradniki, jak robić autogenerowane NFT, no to wszędzie jest tam około 10 tysięcy, pyta pierwsze rzuty. No i tak się zastanawiam, skąd ta liczba 4-4? Tak, ale widzisz, bo ja zacząłem nie od kolekcji PFP, tak? Czyli tak, nie tak, od tej kolekcji obrazkowej, która będzie jakby w trzeciej fazie, bo ja chciałem faktycznie budować to na bazie zaufania, na bazie społeczności, żeby zbudować społeczność, bo wiem, że te społeczności działają bardzo fajnie, a tutaj jeszcze te wszystkie innowacje, cały czas szukałem takiego projektu, który będzie w stanie połączyć różne moje inicjatywy, tak, i zbudować to na naprawdę wysokim poziomie, więc ja zacząłem od tego, żeby tu zbudować naprawdę silną społeczność, a te obrazki gdzieś tam na kolejnym etapie jako powiedzmy taki dodatek, bo to koniec końców te obrazki, one działają naprawdę bardzo fajnie marketingowo, bo są ładne. Jakaś karta, coś się rusza, coś złote, coś unikalne. Tak, tak. Coś jest unikalne, są jakieś rarity, trade, ludzie się tym wymieniają i tak dalej. Natomiast ja chciałem zacząć od formy takiej bardziej społecznościowej, żeby później przejść do takiego klasycznego projektu, który dopiero będzie w kolejnych miesiącach. No właśnie, nie bałeś się na początku drogi, że ktoś ci zarzuci, że chce zrobić scam na przykład, albo... Nie, jakby zupełnie, wiesz, ja też nie do końca patrzę na to, co ludzie mówią. No tak, byśmy patrzyli, co mówią. To. Tak, oczywiście ja też wokół siebie mam bardzo naprawdę ludzi wysokiego poziomu, takiego jakby intelektualnego i pod kątem kultury, więc tej jakiś, nie wiem, zarzutów, czy nie wiem, z hejtu, jakiegoś tego typu rzeczy, bardzo, bardzo mało, praktycznie w ogóle, a jeżeli ktoś zarzuca coś projektowi, ja jestem w stanie bardzo szybko obronić to, wyjaśnić, bo też jakby działam w oparciu o zaufanie. Ludzie, którzy są wokół mnie, to często są ludzie, którzy dołączyli gdzieś do moich projektów, nie wiem, w 2019 roku albo wcześniej i są ze mną przez tą całą drogę. Bo to jest też super ważne, nie? Bo jeden projekt faktycznie możesz ludzi oszukać, ale nikt nie wejdzie już do drugiego projektu. Natomiast jeżeli budujesz to zaufanie, tak, to te wyniki, które ja mam dzisiaj, no to jest wszystko to, co robię przez ostatnie lata, tak? Gdzieś, nie wiem, zaczynałem ten startup, rzuciłem tą pracę, zaryzykowałem, mówiłem o tym, opisywałem, tak, rozmawiałem w podcastach i ludzie się z tym identyfikowali, utożsamiali, potem dołączyli do jakichś produktów moich i wiesz, to tak krok po kroku się to buduje i to tak narasta i nagle się pojawiają na przykład te miliony, tak? No ale to są lata pracy i zaufania, tak? Więc ja też jakby się nie boję tego, bo ja jestem, wiem bardzo dobrze, że jestem w stanie dowozić różne rzeczy, bo po prostu wielokrotnie to robiłem, tak? I zaskakiwać ludzi, jeszcze dodawać im dużo więcej niż im obiecałem.
Więc jakby tutaj zupełnie nie miałem z tym problemu. Oczywiście pojawiały się opcje, ktoś mówił, że w ogóle temat go nie interesuje albo jest to scam. Znaczy, bo kwestia skamu to jakby w zasadzie chyba się nie pojawiała, bo ja mówiłem, że po prostu budujemy społeczność, tak? Budujemy społeczność, chcesz być w społeczności, robimy tamto, NFT, nie wiem. Nawet kwestia tego, że wejdziesz, dostaniesz kurs, nauczysz się tego wszystkiego, zrobimy to wszystko, dostaniesz NFT, założysz ten portfel, to wydaje mi się jest warte ceny wejścia. Nie? Po prostu kupujesz naukę, no tak, jakiś proces doświadczenia, jakbyś wszedł na szkolenie. Edukację, no albo możesz poświęcić ten czas na szukanie samemu. I ja już wiem, skąd ta nazwa rozszyfrowania skrótu BFC jako Bogusz Fan Club, tak, mogę się wziąć, bo teraz chyba budowanie tej nowej tokenami, co przyjdzie, nowych NFT właśnie będzie z tej drogi szło, czyli najpierw budujemy jakąś społeczność, tak, potem ta społeczność będzie zaufanie i wspólnie buduje jakiś projekt. Nie? Jaki masz pomysł na dalszy rozwój BFC? Pomysł na dalszy rozwój. W ogóle w sumie tak nie powiedzieliśmy, co my tam robimy. na dobrą sprawę. To tak w skrócie. Jesteśmy społecznością, można powiedzieć, twórców. Twórców, czy twórców kodu, programistów, czy twórców projektów, twórców biznesu, przedsiębiorców, czy twórców, powiedzmy, innowacji, kapitału, inwestorów, czy osób w ogóle zainteresowanych tematami tymi technologicznymi, innowacjami. Bo staram się otaczać siebie, budować społeczności jakby zgodne z tym, kim ja jestem. Tak? Bo troszeczkę się sparzyłem na tym, że budowałem biznes dla agentów ubezpieczeniowych, z którymi no, nie chciałem gadać po godzinach, nie wiem, spotykać się na piwo i tak dalej, bo to byli ludzie zupełnie z innej bajki. Więc wtedy bardzo mocno w pewnym momencie się jakby odciąłem tam i stwierdziłem, że jak już... Dobra, wracamy po krótkiej przerwie ze świata Web 2 do Web 3, gdzie musieliśmy otworzyć. Wracając do BFC, co konkretnie jeszcze robi? Co konkretnie robi BFC? Więc z jednej strony mamy dostęp do materiałów, tak? Kursy, już tam nie będę konkretnie wymieniał. Kursy, jakieś spotkania z ekspertami, z mentorami, których po prostu sprowadzałem albo z zewnątrz, albo z wewnątrz społeczności. Właśnie wczoraj na przykład było spotkanie, szkolenie odnośnie LinkedIna, więc jakby nie zajmujemy się tylko Web3, tylko różnymi rzeczami. Gdzieś tam na styku technologii, przedsiębiorczości i tych wszystkich innowacji. To jest jakby jedna część medalu. No, drugą częścią medalu jest społeczność i wszystko, co związane z społecznością, czyli z jednej strony dyskusje, współpracę, rozmowy i jakby wspólne działania. Z drugiej strony budowanie takiego zaufania typu spotkania na żywo. I na przykład zorganizowaliśmy już pierwszą naszą konferencję BFC Fiesta. Teraz oczywiście będziemy szukać kolejną konferencję. Będziemy też chcieli zrobić otwartą konferencję online w tematach właśnie techowych, Web3 i różnych ciekawych, które interesują naszych ludzi z BFC. I jakby pokazywać to wszystko na zewnątrz. Będziemy też bardzo mocno teraz ruszać globalnie. Tak, to jest plan na pewno na kolejne miesiące, czyli informacja o tym w ogóle, że istnieje coś takiego jak BFC, co my tam robimy i zebranie grupy ludzi z całego świata, co też będzie bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem, wydaje mi się, bo w tym momencie w zasadzie większość, w zasadzie 100% osób, które są w środku w BFC albo Founders albo VIP, to są osoby z Polski. Bo jakby no, tu było po prostu prościej zacząć, bo tu mam klientów, tutaj mam rozpoznawalność. Łatwiej gdzieś tam na początku jest dołączyć osobom, które troszeczkę ciebie znają i wierzą w twoje projekty i wiedzą, co robisz i że jesteś w stanie te projekty faktycznie dowozić. A teraz się rozwijamy, rozszerzamy.
budujemy też publiczne media, więc już mamy newsletter Board Founders News, naprawdę taki newsletter na światowym poziomie. Chyba 20 wydań już wyszło, bo wychodzi dwa razy w tygodniu. Ruszamy też z podcastem Board Founders Show, też w tematach właśnie Web3, startup, różne historie. Troszkę podobny do tego, co ja robiłem w Startup My Way w Polsce, natomiast już w kontekście globalnym. Tutaj też będzie bardzo ciekawy eksperyment, mam nadzieję, że nam się uda, bo więc ruszamy takim core teamem BFC na wielką konferencję Web Summit do Lizbony, teraz na początku listopada, gdzie będą naprawdę top of the top ze świata i startupów, i krypto, Web3 i tak dalej. Typu na przykład... Cześć, Binance chyba. Tak, tak. Founder CZ, founder Binance, nie wiem, CEO OpenSea, CEO Yuga Labs, czyli od małpi kryptopunków, tak, bo Yuga Labs kupiło kryptopunki. I tak dalej, i tak dalej. CEO Revoluta, wszyscy po prostu najlepsi ze świata. Bierzemy ze sobą mobilne studio podcastowe i będziemy próbowali nagrać tam jak najwięcej materiału, który potem trafi do naszego podcastu, bo z takimi ludźmi ciężko jest pogadać normalnie, no, umówić się. Bardzo busy pewnie są, nie? Tak, a na takiej konferencji myślę, że będzie to prostsze. Pewnie nie uda się dotrzeć do tych top of the top, chyba że będziemy mieli trochę szczęścia. A jak wiadomo, trzeba działać, to wtedy szczęście sprzyja tym, co coś robią, tak? Bo można napisać do kogoś na LinkedInie, powiedzieć, nawet jak się nie odpisze, to może akurat odczytał i może potem, jak spotkasz się z nim na konferencji, to a, to ty pisałeś, dobra, nie miałem czasu odpisać, ale to nagrajmy, zróbmy coś. Więc nasze publiczne media budujemy. Z jednej strony, żeby edukować, z drugiej strony, żeby budować network na świecie, a z trzeciej strony, żeby promować naszych członków społeczności, tak? Czyli BFC founderzy mogą się na przykład zareklamować swój projekt w naszych mediach. I powiedzmy, że mamy, nie wiem, 100 tysięcy słuchaczy podcastu, 100 tysięcy ludzi na newsletterze i teraz ty startujesz z nowym projektem i nagle twoje NFT pozwala ci zareklamować się w naszych mediach i nagle ludzie z całego świata się dowiadują w ogóle o tym, że taki projekt jest i bardzo to może pomóc w biznesie w kontekście globalnym. To są takie bieżące plany. Kwestie inwestycyjne, kwestie startupowe też bierzemy pod uwagę. Mamy pewne rozmowy odnośnie jakiegoś takiego akceleratora startupów wewnątrz BFC. Na pewno budujemy teraz taki budżet, taki fundusz founderski, który będzie dostępny dla holderów BFC Founders NFT, czyli jednego z 500. I chcemy zrobić właśnie różne meetupy w różnych miejscach, w różnych miastach, merch, koszulki, bluzy i tak dalej, i tak dalej. Bo ludzie też lubią się identyfikować. Każdy, kto ma koszulkę, to potem przychodzi na naszą konferencję, no to zakłada koszulkę albo, nie wiem, występuje gdzieś na scenie w koszulce, więc to się też niesie. Ta przynależność do społeczności jest też bardzo, bardzo fajna. Co jeszcze planujemy? No to właśnie temat, o którym gdzieś tam pewnie jeszcze porozmawiamy chwilę, czyli chcemy zrobić taki eksperymentalny eksperyment z projektem, który się nazywa Network State, czyli budowa zdecentralizowanego państwa, czyli kolejna iteracja internetowej społeczności, kiedy już wychodzimy poza sam internet i zaczynamy robić crowdfunding różnych fizycznych lokalizacji na całym świecie, tak? I później budujemy sobie taką ekonomię wewnątrz naszej społeczności, która się opiera oczywiście o tokeny na blockchainie, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, NFT jest takim swoim paszportem, natomiast twoją walutą jest jakiś token wymienialny wewnątrz. I w momencie, kiedy osiągniemy naprawdę dużą skalę, tak, jesteśmy w stanie zdobyć jakąś rozpoznawalność na poziomie dyplomatycznym, bo w momencie, kiedy mamy na przykład milion osób na pokładzie, tak, nie mówię tutaj o BFC, tak, bo BFC jest małą społecznością, taką kilkutysięczną, powiedzmy, natomiast obok BFC chcemy wybudować takie państwo, które się zacznie od internetowej społeczności, tak? Ona będzie otwarta, tam nie będzie motywu, że musisz zapłacić, żeby się do nas dostać. Może będzie jakiś, nie wiem, KYC, że coś musisz zrobić, żeby odsiać boty, osoby, które, nie wiem, chcą jakoś atakować społeczność, czy coś takiego. Natomiast w momencie, kiedy tam będzie dużo ludzi, uda się zebrać pieniądze, które pozwolą nam kupować fizyczne lokalizacje,
Każda z takich osób będzie miała taki swój kryptopaszport w formie takiego NFT, które jest przypisane do danej osoby. Niezbywalne. Dzięki temu może się weryfikować w różnych miejscach, czy w internecie, czy w lokalizacjach fizycznych. Więc przykładowo, nie wiem, przylatujesz do Singapuru, tam, a tam jest, nie wiem, jakiś budynek BFC, tak? I wchodzisz po prostu na wejściu, weryfikujesz się swoim portfelem i wchodzisz do środka, tak? Bo jesteś członkiem, masz do tego dostęp. No i w momencie, kiedy i masz na tyle dużą skalę, że jesteś większy niż niektóre kraje na świecie. Sprawdzałeś z ciekawości, jaki jest najmniejszy kraj, ile ma ludzi? Czy nie? Nie sprawdzałem, ale to najmniejsze to pewnie jakieś są... Ja sprawdzę, wrzucę. Dobrze. Bardzo ciekawe. Tak, bo jakby kiedyś nie było takiej możliwości, tak? Jeżeli chciałeś zbudować jakąś nowe państwo, tak powiedzmy, to musiałeś albo na przykład znaleźć kawałek lądu, który jest niczyj, tak, bić tam flagę. Albo kogoś ubić, tak, żeby dostać ziemię. Tak. Z drugiej strony są różne narody, które są rozsiane po całym świecie, natomiast one też zaczęły jakby z jednej takiej nacji. Bo po prostu o co w tym chodzi, tak? No bo cały świat działa tak, że ludzie, którzy żyją na danym kawałku przestrzeni, na danym kawałku pod kątem geograficznym, tak? W Polsce na przykład. Na przykład w Polsce, tak? No to jest naród, no żyje razem. Mhm. Czy ty, nie wiem, mieszkasz z sąsiadem, sąsiadką, która jest totalnie zupełnie inna od ciebie, nie masz nic wspólnego z nią i nie chcesz w ogóle mieć żadnych interakcji z takimi osobami. No czy to jest spoko pod kątem budowania jakiejś wspólnej wartości, wspólnej społeczności? No tak świat wygląda, tak? Więc musimy szukać tych ludzi. Kiedyś to było trudne, w internecie jest to proste, możemy sobie założyć społeczność ludzi, którzy się interesują, nie wiem, Web3, tak? I czy ta osoba jest niedaleko ciebie, jak ty na przykład, tak? Jestem w studio 2,5 km od domu, no to fajnie, tak? Natomiast mógłbyś być, wiesz, w zupełnie innym kraju i też byśmy rozmawiali, internet to udostępnia. No i jakby kolejnym krokiem jest po prostu zbudowanie takiej społeczności opartej nie o fizyczną lokalizację geograficzną, tylko o wspólne cele, wspólne zainteresowania. I tutaj jest też kwestia tak zwanej, nie wiem jak to po polsku, bo jakby cała koncepcja Network State jest po angielsku, więc niektóre rzeczy ciężko przetłumaczyć. Powiedzmy moralnej innowacji. Mhm. Tak? Jak to po angielsku brzmi? Moral innovation. Okay, po prostu. Dobra. Tak, tak jak startupy robią technological innovation, mhm, tak to tutaj takie zdecentralizowane państwo, mhm, ma taki Network State, ma wprowadzać element moralnej innowacji. Czyli musimy wybrać sobie jakiś taki one-liner dla społeczności, który będzie, powiedzmy, tym Balaji w książce mówi o tym one commandment, czyli takie jedno przekazanie. Tak? Nie musi mieć to żadnych konotacji religijnych, natomiast to może być na przykład, że budujemy społeczeństwo, które chcemy, żeby żyło dłużej. Tak? Mhm. Czyli naszym celem jest, żeby wszyscy ludzie w naszym takim network state'cie przedłużali długość życia. Żyli więcej niż 100 lat na przykład. Na przykład, że jakby dążymy do tego. Albo, że no wiesz, no wymyślamy po prostu jakąś taką rzecz, z którą ludzie się chcą identyfikować. Albo, że nie wiem, technologia jest dobra, albo technologia jest zła, albo że weekendy nie używamy internetu, mhm, na przykład. Nie? Że musimy jakąś taką mieć coś takiego, co faktycznie połączy tych ludzi i taką powiedzmy maksymę, która gdzieś tam jest w stanie być innowacyjna w kontekście takim społecznym. Powiedz mi, w kontekście chociażby społeczności o dostępie NFT, czym się różni taka społeczność zbudowana o NFT, a zdecentralizowane państwo? Czym te koncepcje między sobą się różnią? Skalą przede wszystkim, mhm, tak? Różnią się przede wszystkim skalą, bo tak naprawdę o tym zdecentralizowanym państwie możemy mówić dopiero na tym poziomie, kiedy osiągniemy już skalę, mhm, mamy fizyczne lokalizacje, więc to już jest, tak? Budowanie internetowej społeczności
pierwszym krokiem jest właśnie zbudowanie internetowej społeczności opartej o jakieś wspólne cele i wspólne motywacje. Społeczności, która ma rozpoznawalnego foundera, twórcę. Jak to rozpoznać? No po prostu ludzie za nim idą, dołączają, tak? Bo chcą dołączyć do tej osoby. I to jest pierwszy krok. Nie? I to się w zasadzie nie różni od internetowej społeczności. Tak? Czy mamy dostęp przez NFT, czy nie. To nie ma w tym momencie większego znaczenia. No i potem kolejne kroki to jest budowanie takiego zaufania na poziomie takim mikro, czyli spotkania, nie wiem, dwie osoby się spotykają na przykład ze społeczności, tak jak teraz, my się spotykamy. Czy robimy jakiś, nie wiem, meetup na 10 osób, czy konferencję na 200 osób, tak? Zbudujemy poziom zaufania wewnątrz tej społeczności. Jakby do tego też BFC chce dążyć, żeby te spotkania były na całym świecie. Nie? Gdzieś tam jedziesz do danego miasta i tam też są ludzie gdzieś tam z tej społeczności i jesteście w stanie się spotkać nawet na kawę i pogadać. Więc to jest jakby krok drugi. Kolejne kroki to jest właśnie budowa jakiejś kryptoekonomii wewnątrz, czyli że mamy jakąś swoją walutę i mamy jakieś przepływy takie ekonomiczne wewnątrz tego tych ludzi w środku. Czyli na przykład jedna osoba jest w stanie zaoferować usługi drugiej za jakiś wewnętrzny token, tak? Czyli tak jak, nie wiem, mamy złotówkę, tak? No to tutaj mamy coś innego. Oczywiście można pewnie używać też gotowych asetów, które są, nie wiem, na przykład Ethereum, tak? Natomiast oczywiście można to zrobić wewnętrznie na czymś nowym. Kolejne to jest właśnie zebranie kasy i rozpoczęcie skupowania fizycznych lokalizacji. No i krokiem tym ostatnim jest ta rozpoznawalność na poziomie dyplomatycznym. Czyli że jakieś państwo jest w stanie uznać w ogóle, że coś takiego jak, nie wiem, ambasada, board country czy board state istnieje, tak? Jakkolwiek to się może nazywać. I zobacz, bo to już generalnie się dzieje. Ta idea jest jakby eksperymentalna, no jest opisana bardzo szeroko w książce The Network State, która jest dostępna nawet za darmo na stronie. Można sobie kupić też na Kindle, może będzie też wersja i do słuchania, i do fizyczna papierowa. Chyba Piper jest, bo widziałem, że jest Piper i Kindle jest na Amazonie. Nie wiem, nie jestem pewien, czy jest paper. Miał być, o ile tam osiągnął jakiś poziom. Może osiągnęli, po prostu wydają. Więc to jest jakby eksperymentalna koncepcja, natomiast już koncepcja jakby częściowo się spełniła. Popatrz sobie na Bitcoina, tak? To de facto, tak jak mówiliśmy, jest pewnego rodzaju internetowa społeczność. Jaki jest tutaj moral innovation? No po prostu używamy Bitcoina i wierzymy w Bitcoina, tak? W to kryptoaktywo. I wierzymy, że to jest forma wymiany wartości na skalę międzynarodową, bez pośredników i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo duża, z jednej strony technologiczna, ale i moralna innowacja, bo nie wiem, jesteś w kraju, który gospodarka się załamała i płacisz Bitcoinem i jesteś w stanie przeżyć i, nie wiem, wysłać rodzinie pieniądze i tak dalej, bez udziału rządów i tak dalej, polityki. I Bitcoin zyskał to uznanie na poziomie dyplomatycznym. No, kraje zaczęły wprowadzać jako walutę, tak, Salwador, RPA i tak dalej. Więc weszło po prostu na poziom ten międzynarodowy. Czyli można powiedzieć, że takim pierwszym network state'em jest Bitcoin. Nie jest to tak nazwane, no ludzie nie mają... Nie wiem, Bitcoin, ludzie, którzy korzystają z Bitcoina, nie skupują lokalizacji, chociaż z drugiej strony w momencie, kiedy jakby to się rozwijało, no to były oddolne inicjatywy, gdzie ludzie po prostu organizowali szkolenia z Bitcoina, jakieś lokalne meetupy, więc można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę pierwszy network state, więc to jest do zrobienia i faktycznie Bitcoin osiągnął ten poziom rozpoznawalności dyplomatycznej. Nie nazywamy tego krajem, ale widzę tutaj bardzo dużo podobieństw. Chyba to nazewnictwo musi ewoluować w czasie, tak samo o NFT. Nikt jeszcze kiedyś nie mówił NFT, tylko po prostu były nazwane tokeny. Tak samo myślę, że w idei Bitcoina też nie było zostać państwem, a po prostu siecią peer-to-peer płatnością, ale że wyszło po drodze i to się wpasuje w jakieś tam ramy.
Okej, właśnie miałem się pytać, co myślisz o takich kryptowalutach dużych, chociażby Ethereum w kontekście network state'u, czy właśnie to byś porównał, ale już odpowiedziałeś na moje pytanie. No, to jest bardzo ciekawa rzecz. Dobra, a co, kto zarządza w takim zdecentralizowanym państwie? No, dla przykładu weźmy sobie DAO, gdzie w DAO masz jakieś tam founderskie tokeny, jest jakiś tam government dashboard, w którym sobie głosujesz, no i ustawa przechodzi, bądź nie, w większości osiągamy jakiś tam konsensus. A jak to wygląda właśnie w takim network state? No bo państwo się kojarzy, że zawsze ktoś, jeden lub grupa osób stoi na czele. Tak. No na pewno podejść jest tutaj wiele. Nie mam jakby takiej konkretnej już odpowiedzi, która w czym będzie działała. W mojej idei to, co chcemy zrobić, no to budujemy to jako BFC. Mamy tokeny, mamy 500 tych tokenów founderskich najwyższego stopnia i 2500 tych tokenów jakby kolejnego stopnia. Więc możemy wziąć po prostu te 500 osób i każdy taki token, nasz NFT, daje ci pewną rolę w tym naszym zdecentralizowanym państwie na tym wyższym poziomie, a te 2500 na powiedzmy niższym poziomie. I załóżmy, że masz więcej tych tokenów, na przykład tych VIP-owskich, jesteś w stanie wyznaczyć jakieś osoby, które będą razem z nami działały. Można powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakiś rząd, a to jakiś poziom niżej. No, to tak jak można przy dużych firmach, rodzaje akcji, tak, że są te akcje najwyższego rzędu, czyli te, które mają, na przykład masz jedną akcję, ale ta akcja jest warta 50 głosów, tak. A masz seria, gdzie jest 1 do 1 albo 1 do 0,5. Tak. Tak naprawdę. Czy to będzie skutkowało, nie wiem, jakimiś nadużyciami czy czymś, trudno powiedzieć, tak? No bo jeżeli możesz kupić zarządzanie, tak, no, możesz wejść po prostu kupić ten token, o ile ktoś chce sprzedać, no to możesz teoretycznie wejść, no ale to jest taka grubsza rozkmina, tak samo jak przy Ethereum teraz, że de facto jakby ktoś się bardzo mocno postarał i miał kapitał, to może sobie zastokować 50% sieci Ethereum i dużo zamieszać, nie? Tak. Właśnie, jedna z takich rzeczy, które mi chodzi na myśl, no bo o ile przy płatnych społecznościach masz jakiś próg wejścia, czy ty musisz kupić token z rynku wtórnego bądź z pierwszego release'a, i tutaj raczej masz ludzi, których myślą podobnie do ciebie, są poukładani, no tak, mają podobną ideologię, to o tyle przy network state'ach, wydaje mi się, gdzie wejście, jak powiedziałeś, może być też open, mogło się pojawić, tak jak powiedziałeś, właśnie jakieś patologie. I ja zastanawiam się, jak przy takich otwartych społecznościach bardzo dużych, no bo już rzędów milionów, no to są ogromne społeczności, zarządzać jakimiś właśnie takimi patologicznymi sytuacjami, jakimś takim hype'owaniem patologii. Bo my to bardzo lubimy. Patostreamy są tego idealnym przykładem. Tak? Tylko tamtym cenzorem był trochę YouTube i za to się wzięło polskie, no w ogóle się wzięło tak organy ścigania za to. Zastanawiam się przy takich mega zdecentralizowanych network state'ach, jakby to wyglądało. Kto by pełnił tą funkcję? Wydaje mi się, że tutaj po prostu musiałoby być takie forma oddolnego działania, tak? Tak jak mamy, nie wiem, przy Wikipedii, tak? Tam też miliony osób są zaangażowane w to. Każdy może dodać wpis. Każdy może dodać wpis, ale jakoś to się trzyma, tak? Nie ma jakichś głupot, bzdur. Czasami może się zdarzał, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę dobre, fachowe źródło wiedzy. Mimo tego, że miliony osób są gdzieś tam w to zaangażowane. I dlaczego tak to jest? No po prostu oddolnie ludzie weryfikują sami siebie. Wydaje mi się, że to jest jeden z modeli, które mogą tu pomóc. No ale to wiesz, no to jest naprawdę eksperymentalna idea. Ale i tak uważam, że warto zacząć od tego. I tak jak jest teraz na topie właśnie bardzo metaverse, tak? Czyli też kolejna taka ewolucja kontaktów między ludźmi w internecie. Player One. Chociażby. Tak, Ready Player One na przykład. Czyli też bardzo fajna książka The Metaverse Matthew Bolla, która od takiej technologicznej strony podchodzi właśnie do metaversu i pokazuje to, co robi, nie wiem, Minecraft, Roblox, czy tak. Czyli takie światy, które pozwalają ci tworzyć, tak? I pozwalają robić różne rzeczy w świecie takim trójwymiarowym, tak? To jakby no, jego definicja metaversu jest po prostu przejście ze stron internetowych, forów, Discordów do świata 3D. Gdzie masz awatara pewnie. Gdzie masz awatara, gdzie po prostu w trójwymiarze. Tak? Nie musisz mieć nawet tych okularów VR-owych, tylko musi to być w trójwymiarze, musi to być w formie takiej natychmiastowej.
no są bardzo duże wyzwania technologiczne, przepustowość, sprzęty i tak dalej, bo już kiedy masz pewne opóźnienia, to już przestajesz, ta imersja schodzi, tak? No i teraz firmy podchodzą do tego tak, dobra, to budujemy metaverse i ludzie przyjdą i tam zbudują społeczność, tak? A tutaj ten network state to jest zbudujmy społeczność, a potem zbudujmy z tego metaverse, tak? To znaczy dajmy z jednej strony ludziom spotkania na żywo w różnych miejscach, fizycznych lokalizacjach, natomiast połączmy to wszystko w jakiś jeden metaverse, że ci wszyscy ludzie są w stanie przeprowadzać interakcje w takim wirtualnym świecie, mimo tego, że jedna osoba jest właśnie, nie wiem, w Singapurze, a druga w Nowym Jorku, tak? Ale są w stanie się w tym metaversie spotkać, plus mogą się też spotykać gdzieś tam w tych lokalnych społecznościach i te fizyczne lokalizacje są połączone poprzez jakiś taki wirtualny świat. No, temat mocno innowacyjny, ale jak widzimy, no firmy, Facebook, tak, zmienia nazwę na metę. Niektórzy twierdzą, żeby odwrócić uwagę od problemów z prywatnością i tak dalej. Facebook to zrobił, ale to już na inną dyskusję. Natomiast gdzieś tam będziemy szli w tą stronę. No i teraz pytanie, czy lepiej budować platformę, a potem ładować do niej ludzi, czy zbudować społeczność, a potem włożyć ich, dać im dodatkowo platformę do komunikacji, tak? Powiedzmy, że BFC przeszłoby dzisiaj z Discorda na Slacka, czy na jakiś zupełnie inny komunikator, tak? No nie byłoby problemu, tak? Więc nie budujemy komunikatora, a potem wrzucamy randomowych ludzi do niego, tylko mamy społeczność, ona się jest w stanie przenosić. Więc wydaje mi się, że to będzie gdzieś tam kwestia wejścia w ten metaverse. Myślę, że już sam znasz odpowiedź na to pytanie ze swojego doświadczenia. Tak samo jak było z NFT, dlaczego zacząłeś robić NFT w takiej formie, a nie innej, dlaczego społeczności zacząłeś robić płatne, a nie inne. Więc tak, odpowiedź myślę, że już znasz gdzieś w środku, jak to pociągniesz. Ale idea tak, myślę, że przy okazji teraz zmiany komunikatora to jest w ogóle jakaś drugorzędna rzecz. Discord jest, bo jest fajny w pewnych sytuacjach. Ludzie się do niego zaadaptowali, ale gdyby na przykład był Discord zakazany i było trzeba się przenieść dokładnie z tą samą społecznością na inną platformę, to jest tylko narzędzie w pewnym momencie, tak? Tak. Przy idei mocnych społeczności. To też jest ciekawa kwestia, no bo teoretycznie rzecz biorąc mamy Facebooka, tak? Mamy tam 3,5 miliarda ludzi na platformie. Można by powiedzieć, że to jest takie państwo, wirtualne państwo, tak? Natomiast tutaj... Bardzo podzielone. Tak. Ci ludzie nie mają wspólnych celów, wspólnych motywacji, tak? Nikt sobie nie wpisuje, nie wiem, na LinkedInie Facebook user. O, jestem na Facebook. Kiedyś może tak było, tak? Jakby to było to małe. Natomiast, no wiadomo, jest to jakaś platforma, firma. I to też jest właśnie ta różnica, nie? Że de facto jeżeli mamy społeczność, która chce być razem ze sobą, no to platforma nie jest tak naprawdę istotna. No zobaczymy, w którą to stronę pójdzie. Na pewno czeka nas ciekawa przyszłość. Na pewno, dlatego tak jak powiedziałeś, nie ma złego momentu, żeby wejść w świat Web3, blockchain. To już każdy gość to mówi, który tu jest, że to jest dobry moment, jest zawsze. Tak naprawdę nie warto się zrażać. I tak samo twór metaversu, jak tak wejdziemy trochę niżej i wyłączymy to połączenie z fizycznymi lokalizacjami, czyli nie przenosimy świata wirtualnego do nas, do świata realnego, to nie jest tak jakby nic nowego. Spójrzmy na polski film Sala Samobójców. Tam główna akcja działa się tak naprawdę w grze. Tak? Dzisiaj możemy to nazwać metaversem. Minecraft, nie pamiętam w którym roku był release, to 2000 któryś jest, ale tam dalej ludzie mogli z sobą czatować, mogli budować społeczności, co się działo, gdzie były jakieś tam prywatne serwery Minecrafta, tylko brakowało chyba jakiejś takiej większej ideologii i tokenami po prostu. Ci ludzie nie zarabiali, bo na Minecrafcie na przykład zarabiał kto? No kto miał, trzymał serwer. Tak, on był panem, sprzedawał działki w Minecrafcie za pieniądze, to też ludzie się śmieją, o, kupowanie działek w metaversie, tak, no ale to już było, to nie jest nic nowego, tak, no w Minecrafcie też mogłem sobie wykupić poletko 10/10 za, nie wiem, 10 zł przykładowo, czy to jest dużo, czy mało, to w zależności pewnie od wieku i twojej sytuacji, tak, ale to już było, więc to, co teraz się dzieje, to jest po prostu takie zebranie dużej ilości klocków i połączenie to w jedną rzecz, czyli jakaś wspólna idea, tokenomia, możliwości wirtualne, komputery mocno się rozwijają. No kiedyś
parę lat temu, jak Facebook powstawał, zrobienie metaversa i VR-a w tamtych czasach, to nikt nie znał takiej technologii. Tak? Znaczy, ja ci powiem troszeczkę, jak ja to widzę, bo generalnie się z tobą zgadzam, tylko jakby to nie jest koncepcja metaversu, tak w mojej ocenie. Bo czym jest metavers dla mnie? I dla wielu też osób, których gdzieś tam książki przeczytałem. Mamy internet, tak? Czy jest kilka internetów? No nie, jest jeden internet, tak? Wszyscy się zgodzili na pewne protokoły przesyłania danych i tak dalej i mamy jeden internet. Jeden internet. No i dokładnie to samo się musi stać z metaversem. Czyli ma być jeden metavers, czyli połączenie różnych wirtualnych światów opartych o powiedzmy jakiś jeden konkretny protokół. I załóżmy, że masz, nie wiem, tego Minecrafta, masz tego Robloxa, masz tutaj świat taki, masz metę i inne światy, tak? One się muszą zgodzić na coś, żebyś ty mógł przechodzić z jednego świata do drugiego. I tutaj nagle NFT nabiera dużo szerszego znaczenia, bo ty, będąc w świecie X, masz ze sobą, nie wiem, koszulkę wirtualną, masz coś tam, zegarek, masz jakieś rzeczy i ty, przechodząc ze świata X do świata Y, ty masz mieć te same rzeczy, tak? Okej, czy to jest ta jedna rzecz, na którą się trafiłem na LinkedInie, że jeżeli ktoś ma ulubiony miecz w Wiedźminie, to może do jakiejś innej gry sobie pójść z tym mieczem. Tak. Czy to w grach zadziała, to nie wiem, no bo to będzie troszkę dziwne. Natomiast gdzieś tam ten metavers ma przypominać w jakiś sposób świat realny, czyli twój awatar ma mieć różne rzeczy, tak? I tutaj NFT jako takie coś unikalnego, co jest przechowywane na blockchainie i załóżmy, że wszystkie te metaversy są w stanie po prostu czytać z tego blockchaina, tak? Nie są w stanie ci tego zabrać, to należy po prostu do ciebie, przechodzi z jednego świata do drugiego i ty masz dokładnie te same rzeczy, tak? Okay. Nie patrzyłem nigdy na to w ten sposób. Tak. Nie. No mi to też jakby dopiero wejście głębiej w książki związane z, w ogóle z tym tematem, które wiesz, tam trwają po 14 godzin na przykład, no i 14 godzin rozkmin o metaversie na wszystkich poziomach, tak? Też ci ludzie, ci badacze też się nie do końca zgadzają ze sobą, każdy ma troszeczkę inną koncepcję, natomiast ja dopiero to zrozumiałem, że chcemy, ten metavers to ma być kolejna ewolucja internetu na poziomie tego trójwymiaru i chodzenia po prostu wirtualnymi awatarami, które mają swoje unikalne rzeczy i te rzeczy mogą być właśnie reprezentowane przez NFT i tutaj faktycznie to może naprawdę być niesamowita technologia, bo ty możesz wejść na giełdę i nie wiem, sprzedać to albo komuś oddać, tak? Super, dobrze to powiedziałeś, bo nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Myślałem właśnie, że okej. Dla mnie metawersy właśnie było tak, że tworzę pewną aplikację, pewien świat, tak, na przykład Minecraft i nie łączę się z innym, tylko robię jakiś tam pomost ze światem realnym, załóżmy, nie? Natomiast faktycznie, jak patrząc tak na to w takim wyższym poziomie abstrakcji, gdzie masz połączenie jakby, nie wiem, jeden main blockchain, który się wybierze, to jeszcze nie wiadomo, dlatego masz pewnie jakąś tam warstwę drugą, która zarządza tymi światami. A mimo wszystko ja mogę przenieść się z jednego świata do drugiego. Dokładnie. Zabiłeś mnie tym teraz. Dokładnie. No, dobre rozkminy na dzisiaj będę miał. To też jest bardzo duże wyzwanie, żeby w ogóle zbudować taką warstwę abstrakcji, tak jak mamy TCP/IP, HTTP i tak dalej, i tak dalej. No firmy się zgodziły na to, zgodziły się i wszystkie firmy na świecie korzystają z jednego internetu, wszystkie korzystają z tych samych protokołów, to jest w ogóle niesamowite. A dzisiaj każdy buduje swój metavers, no wcześniej każdy jakąś tam sieć budował, nie wiem, sieć osiedlowa i tak dalej, która nie miała połączenia z jakimiś, też korzystała z tych protokołów, natomiast nie miała połączenia ze światem. I czy dzisiaj się uda zbudować taką, dojść do pewnego właśnie porozumienia, konsensusu? Okazuje się, że być może tak, bo ludzie korzystają z sieci Bitcoina, korzystają z sieci Ethereum, miliony osób. Kraje wprowadzają te waluty po prostu jako swoje waluty narodowe, tak? Czyli zgadzają się na to. I bardzo dużo ludzi jest zgodnych co do tego, że Bitcoin czy Ethereum ma jakąś wartość, tak? I jest wymiana wartości w tych walutach, które są zdecentralizowane i nie są zarządzane przez żadną jednostkę, tak? To nie jest dolar, tak? Który jest zbrojony przez Stany Zjednoczone czy euro, tak? I ludzie się na to zgadzają, więc być może się zgodzą też na jakiś metavers i na jakiś wspólny protokół.
No właśnie, no bo to też można... Początki internetu. Początki internetu były w Stanach i w ogóle pierwsze sieci internetowe wyszły od jednostek naukowych, jakichś tam NASK-ów. Zaczęli między sobą w ogóle na potrzeby wojska robić tak naprawdę pierwsze sieci internetowe, a zanim zaczęto kłaść kable. I tak naprawdę obecny internet to w głównej mierze duże firmy technologiczne rozpoczątkowały, tak, no bo one zaczęły kłaść kable w światłowodne dnie morza, jak się nawet zobaczy, nie? Więc ta adopcja. I to jest kolejna rzecz, do czego się mówi, że Web3 jest bardziej społecznościowy, no bo Web2, od Web1 w ogóle internet wyszedł od centralnej władzy jakiejś tam, w dalszym ciągu, jak ktoś sobie zobaczył. Od wojska. W sumie, od wojska, nie? Tak. Uczelni wojska, w zasadzie takich tam uczelni badawczych przy wojsku. Jak się spojrzy nawet, kto jest tak naprawdę właścicielem głównych serwerowni DNS-owych, czyli na przykład gdzie jest Facebook.com zahostowany, to dalej jednostki wojskowe, tam jest chyba 12 czy 15 tych root serwerów, to się nazywa, jak się spojrzy na DNS. I to wyszło z jednej strony, a przy świecie Web3 decentralizowanym wchodzi od społeczności, ta społeczność się na coś zgadza, ta społeczność przyjmuje jakąś umowę. No i faktycznie jest pewna bańka, tak? No bo dużo społeczności buduje coś, każdy w dobrej wierze bądź w złej wierze, a co z tego wyjdzie finalnie, to też nie wiadomo, tak? Co do Bitcoina, to można też łatwo porównać do jakichś tam szyn płatności na świecie, bo jest teraz tak naprawdę 5 poziomów płatności, jakaś tam główna szyna, która działa wolno. Możemy porównać do Bitcoina chociażby, tak? To jest Fedwire chyba się to nazywa dokładnie i tam też są tak jakby zbierane grubsze transakcje. To nie jest tak, że każda płatność Visa wchodzi na Feda, nie? Na Fedwire, bo ludzie zarzucają skalowalność, a kryptowaluty są wolne. No, na początku tak, no ale ktoś to będzie warstwa druga. Do tego różne protokoły wchodzą, możliwości przejścia. No, kryptowaluty są wolne. Spróbuj przesłać na drugi koniec świata 10 milionów dolarów. A to nawet nie wiem ile idzie, ale jakiś przelew tam chyba do 10 czy do 30 tysięcy to potrafi 2-3 dni iść. Jak najszybciej to zrobić, wsiąść, w samolot. Wypłacić pieniądze, wsiąść w samolot, przelecieć i wrzucić. Tak? To też jest jedna z takich, to właśnie z tej książki Bogowie Bitcoina, gdzie oni to rozkminiali tego typu, a tutaj masz pieniądze, które podróżują z prędkością światła wręcz, tak? No i zatwierdzenie transakcji 10 minut na blok, 6 transakcji 60 minut, mniej więcej pełne zatwierdzenie, że sieć się zgadza, że te środki są twoje przy Bitcoinie. Tak, tak. No bo przy Ethereum trochę to inaczej wygląda. Przy czym to jakby jest gdzieś tam wtórna rzecz, która może być tak czy siak modyfikowana. Jak ja kupuję, nie wiem, Bitcoina dzisiaj albo przesyłam z portfela na portfel, to jest naprawdę od razu praktycznie, tak? Naprawdę przesyłałem teraz z portfela na portfel, to były sekundy. No, tak oczywiście. Wiadomo, jest jakieś tam zatwierdzenie tego finalnie, no to pewnie jeszcze chwila. No ale w ogóle, no to jest taka totalna rewolucja, kiedy weszły kryptowaluty, no bo od tego się wszystko de facto zaczyna. Czyli w momencie, kiedy w świecie gotówki ja chciałem dać ci 10 zł, tak, to po prostu ci dawałem 10 zł. Pojawił się internet i już nie było fizycznej możliwości, że ja ci dam 10 zł, bo zawsze musiała być trzecia strona, która pobiera prowizję, która może zablokować transakcję. No i sprawdzić, czy tego samego 10 zł nie dałeś komuś innemu z rodziny. Nie? Tak, ale w sensie, że nie było fizycznej możliwości no, przekazywania wartości między osobami bez trzeciej jakiejś zaufanej strony, tak, zaufanej lub niezaufanej. No i kiedy weszły kryptowaluty, no, wróciliśmy do tego, że faktycznie ja mogę przesłać tobie wartość, gdziekolwiek na świecie jesteś, albo kurczę, może być i na Księżycu czy na Marsie de facto. Więc to jest... Według mnie totalna rewolucja, tak? I od tego się wszystko zaczyna. Web3 jest jakby rozszerzeniem tej koncepcji na inne sfery życia. Właśnie, jedno z takich zarzuceń właśnie przez polski rząd, że kryptowaluta jest niebezpieczna, bo nie ma powszechnej akceptowalności. Jeżeli wyjdziemy z pudełka pod względem Polska, no to raczej podejrzewam, że Bitcoin ma większą dostępność i opłacalność niż złotówka. Tak, no, zdecydowanie, setki razy. No, nawet o wiele więcej. Idź do Niemiec, próbuj zapłacić coś złotówką w kantorze, może się uda na granicy, ale nigdzie więcej. Ale wiesz, polscy politycy mówią, że nie ma co się przyjmować, że dolar jest po 5 zł, bo w Polsce się płaci złotówkami. Tak. Więc niestety tutaj leży trochę ta edukacja. Nie wiem, czy to faktycznie jest prawda, ale wierzę, jestem w stanie uwierzyć, że takie słowa zostały powiedziane przez naszych liderów, żeby uspokoić polski naród. No jeżeli ktoś myśli bardziej lokalnie, no to też ma na niego przecież wpływ, no bo dużo firm towary importuje.
i te towary potem importowane ceny, to, że dolar poszedł do 5 czy do 5,1, to no, może dzisiaj się nie przyłoży, ale za miesiąc, za dwa przy firmach bardzo się przyłoży. Nie? W ogóle, no właśnie dolar został, jest przecież taką walutą, która jest przyjęta w handlu międzynarodowym. Nie? Tak, tak. To też nie jest tak, że... Dolar i bitcoin. Dolar i bitcoin, no tak, no, bitcoin już powoli wchodzi. Nie? No właśnie. A jakie widzisz projekty w Polsce? Takie bardzo ciekawe projekty w Polsce, które warto obserwować według ciebie. No na pewno wszystkie projekty Mirka Burnejko, z którym się dobrze znamy, już tutaj mówiliśmy o nim, więc naprawdę oni bardzo mocno weszli w ten temat, czy w kwestie zmiany edukacji, czy w kwestie właśnie budowania społeczności opartych o NFT. Więc wszystkie projekty tam w tym ekosystemie są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne. No, wydaje mi się, że w ogóle jako całość Polska i Polacy są bardzo mocno technologicznie do przodu pod kątem tych kwestii Web3. Nie mam jakichś takich projektów, w które jestem jakoś specjalnie zaangażowany, więc też ciężko mi polecać. Na pewno bardzo lubię Rampa, tak? Startup, który się z Polski wywodzi, nawet w BFC mamy kilka osób z Rampa, też myślimy o jakiejś współpracy. Też często mam okazję spotykać Szymona z HashUpa, więc też bardzo fajny startup. Myślę, że w kolejnych miesiącach będziemy robili różne partnerstwa z wieloma projektami, starali się pogadać troszeczkę z tymi founderami, czy w ramach podcastu, czy jakoś prywatnie, żeby razem coś zbudować, więc wtedy będę mógł powiedzieć ci więcej. Dobra. To też tak trochę jest, że w momencie, kiedy ty budujesz bardzo mocno swoje rzeczy, to nie oglądasz innych. To nie masz za bardzo czasu na to, żeby wchodzić w te inne projekty i się angażować i nawet wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Tak po prostu brakuje fizycznie na to czasu. Natomiast jest tych projektów dużo, jest na pewno też są ogromne pieniądze ogólnie w Web3. W Polsce nie wiem, czy jest dużo takich funduszy, które inwestują, natomiast za granicą mamy w BFC taki arkusz z 500 czy 600 startupów z kwotą finansowania, tak? To są dziesiątki albo setki milionów dolarów często i z opisem, co robią, więc można sobie wejść, poczytać, kto dostaje kasę i na co. Więc tu są naprawdę miliardy dolarów pompowane w ten świat, bo ludzie, którzy siedzą właśnie w tych największych, najlepszych funduszach VC, widzą w tym moment właśnie bańki dotcomowej, gdzie faktycznie był hype, był krach, ale powstały Amazony i Google i tak dalej, tak? Największe firmy, które dzisiaj zarządzają światem, tak? Ta wielka czwórka, no to wszystko przetrwało te krachy dotcomowe albo urodziło się chwilę później, tak? Facebook 2004 bodajże rok. Więc ci najwięksi no, liczą na to, że teraz faktycznie urodzą się te startupy, przetrwają tą kryptozimę i za rok, dwa lata, trzy lata, pięć lat wystrzelą po prostu i one przejmą władzę, a nie właśnie Facebook czy te wielkie firmy Web2. No tak, no bo w ogóle na sam Web3 albo w ogóle całą otoczkę blockchaina, kryptowalut trzeba patrzeć tak mega horyzontalnie, 5, 10, 15, 20 lat w przód, bo to jest młoda technologia w dalszym ciągu, to są młode społeczności, 2008, 12 tak. lat, 13, 14 w sumie. No tak, tylko pierwsze lata to w ogóle tylko cisza. Garstka zapaleńców. Cyberpunków, takich pierwszych tak, cyberpunków. Tak. No ale to też widać, że te firmy właśnie jak Facebook,
no widać te ruchy, że oni wiedzą, że taka będzie przyszłość. No, zmieniają nazwę firmy, 10 miliardów dolarów idzie na ten research, tematy metaversowe, tematy VR-owe, AR-owe i tak dalej. Więc widać, że oni to chcą robić. Natomiast wypuszczają swoją kryptowalutę, tak? I totalnie to siada, tak? Totalnie się to nie udaje. Więc okazuje się, a obok mamy Bitcoina, mamy Ethereum i tak dalej. Więc nawet takie wielkie firmy z prawie nieograniczonym finansowaniem, z miliardami użytkowników, nie są w stanie zrobić tego, co garstka zapaleńców gdzieś rozpoczyna, wiesz, w piwnicy. Tak. Oni rebranding w ogóle zrobili coina Facebook. On się nazywał jakoś wcześniej, teraz Libra się nazywał wcześniej chyba, tak, ten projekt. Teraz jest na D chyba coś. Tak. Sprawdzę to. Zmienili nazwę właśnie niby pod potrzeby metaversu. To znaczy oni chyba zaorali ten projekt wtedy i teraz uruchomili go znowu. Nie wiem, czy dokładnie tak w takiej formie, czy jak to tam, nie śledzę dokładnie. Natomiast też czytam teraz książkę o Facebooku, a miało być tak pięknie, też polecam. Ja ogólnie się interesuję tymi historiami startupów takich największych i tym, z czym ci liderzy się mierzą. I naprawdę też bardzo fajna książka, polecam naprawdę niektóre. Mogę tylko taką szybką anegdotę tam powiedzieć, że w momencie, kiedy Facebook wprowadził newsfeeda, i tam jakoś zmienili ten mechanizm, wprowadzili tego nowego newsfeeda, to normalnie pod siedzibą Facebooka, wtedy on jeszcze był, głównie to byli ludzie z uczelni, tam korzystali, pod siedzibą Facebooka zrobiono demonstrację. I normalnie przeciwko zmianie tego newsfeeda i policja normalnie prosiła, żeby cofnęli tą zmianę, bo nie są w stanie tych zamieszek uspokoić. No w ogóle tego typu sytuacje. Podobny, może nie było zamieszek, na przykład dlaczego McDonald's nie zmienia swoich receptur? No bo ludzie oczekują stałości. W każdym miejscu, gdzie pójdziesz, jest ta stałość. Ja nie wiem, ile oni czasu przygotowywali do lekkiego rebrandingu Big Maca. Oni tam dosłownie chyba zmienili bułkę i sposób pieczenia mięsa. I podobno ludzie to widzieli, ale oni bardzo długo się do tego przygotowywali, bo to jest ich flagowy produkt, tak, Big Mac? Tak. I ludzie się przywiązują. Na przykład my możemy brać pod uwagę takich rzeczy. No ja nie wiem, czy jestem do czegoś aż tak mega przywiązany, że szedłbym z flagą back to the previous feed, ale są ludzie, nie, którzy mają hype tak totalnie na danym punkcie czegoś. Tak. No ale widzisz, no to jest ta cała skala adopcji, gdzie mamy tych innowatorów i early adopterów. I gdzieś tam ja i pewnie ty jesteśmy w tej strefie. Później mamy tych takich normalsów, powiedzmy, a potem tych legerdów, jak to się mówi, którzy totalnie, każda zmiana jest na nie. To już nawet nie sceptycy, to są po prostu ludzie, którzy siedzą gdzieś w sferze tak pre-internet, w ogóle odstają każdą innowację. Po prostu są różni ludzie, nie? Na różnych poziomach adopcji innowacji. Niektórzy albo sparzyli się, nie chcieli drugi raz wejść, spadli z konia raz, już nie wsiedli. Nie rozumieją po prostu niektórych idei. Niektórym to nie jest potrzebne, bo jest dobrze tak, jak jest. No tak, a właśnie ci innowatorzy, adopterzy, oni chcą ciągle coś nowego, no tak, z drugiej strony. No. Tak? Jest stałość, im się nudzi, o nic się nie zmienia, nie rozwija się projekt, odchodzę. No, to tak właśnie dużo osób takich wyzwań w tych wielkich funduszach FOSI szuka, bo po prostu szukają adrenaliny, tak? No, patrzy się 5 lat, co się rozwija, Uber na przykład, nie? Czyli bardzo dużo dają ci książki, tak? Te story, background cały książek w prowadzeniu twoich biznesów. Na pewno. Dużo, dużo takiej, wiesz, z jednej strony rozrywki, nauki pewnie też, nie? Takiej patrzenia, jak ci ludzie z jakimi rzeczami się zmagali. No i po prostu, wiesz, no, czytasz i się z tym bardzo mocno identyfikujesz, bo ty budujesz może na dużo, wiesz, mniejszej skali, mniejszym poziomie. Szczególnie te początki biznesów są bardzo, bardzo ciekawe, jak ci ludzie walczą z tymi przeciwnościami losu. I gdzieś ja też mam takie początki, to co mówiłem wcześniej, że te finanse, tak, nie ma tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie się z tym identyfikować i sobie te takie historie poczytać. Zgodzisz się z twierdzeniem, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, szczególnie w polskim środowisku startupowym? Że tak jakby szukamy. Zawsze gloryfikujemy to zwycięstwo, chwałę, udało się, nie? Super zaskoczyło, ale jednak wydaje mi się, że czasem nie poruszamy tych tematów mniej miłych, czyli porażek w biznesie, których jest bardzo dużo tak naprawdę, no bo 80% firm według CIDG, GUS-u, które zostały założone w pierwszych 2 latach, pada. Nie?
Tak, tak. Wiesz co? Był w pewnym momencie taki ruch, że wszyscy się dzielili tymi swoimi porażkami. Opisywali, jak to im się nie udało, jak to mieli super, ale wszystko już padło i w ogóle. To mnie osobiście trochę zaczęło denerwować, bo to się zrobił kult porażki w pewnym momencie. Właśnie nie jestem pewien, jak do tego podchodzić. Co też nazywamy porażką i bo tak naprawdę tych porażek jest więcej niż sukcesów. Oczywiście. Nie? Takie porażki codzienne, nie? Piszę do kogoś, nie, on się nie zgodził, nie odpisał, nie? Albo coś tam się nie udało, albo mieliśmy coś robić razem, ale nie robimy, albo zatrudniłem super osobę, okazuje się, wiesz, super słaba, musimy się rozstać i tak dalej. Ciągle są takie małe rzeczy. Natomiast wiesz, no jak przychodzą jakieś większe sukcesy, to faktycznie no, o tym się mówi. Wiesz, sukces też w momencie, kiedy ty pokazujesz ten sukces, no, dajesz taki social proof. Kurczę, coś się udało, to znaczy, że ja coś robię dobrze, ludzie mi ufają i tak dalej. Myślę, że warto o tym mówić, że to jest codzienne, po prostu codzienna walka z przeciwnościami losu. Ciągle się coś pierniczy, ciągle się coś w małej skali, w dużej skali. U mnie osobiście akurat nic w sumie się nie miałem jakiejś takiej porażki, wiesz, total, że nie wiem, się wyzerowałem z pieniędzy. Wylądowałeś na ulicy. Tak. Wylądowałem na ulicy. No trzeba też trochę, wiesz, no się zabezpieczać, tak? No bo to, co ci powiedzą najwięksi miliarderzy, inwestorzy i tak dalej, to najważniejsze to nie tracić, nie? Na początku. Nie przepalać. Czyli nie. Tak, zabezpiecz się na różne okoliczności. Lepiej mieć, wiesz, plan, nawet jak się wszystko zawali, i żeby to się nie wydarzyło, niż po prostu, wiesz, heja pójść i potem zejść do zera. No, trzeba generalnie, trzeba trochę w tym biznesie uważać. Wydaje mi się, że najgorsze porażki, jakie są, które mi się osobiście nie zdarzyły, całe szczęście, miałem dużo szczęścia, to są różne nieporozumienia pomiędzy wspólnikami w biznesach, tak? Gdzie ja tych wspólników naprawdę mam super, mam wielu wspólników w różnych firmach. I nigdy jakby nie było większych problemów, jakieś tam mniejsze może czasami tak, natomiast nigdy nie było tematów typu wspólnik mnie oszukał, ukradł pieniądze, co mam teraz zrobić, albo nie wiem, wiesz, to są różne dramaty, więc fajnie o tych porażkach mówić, natomiast ja bym nie gloryfikował też porażek za bardzo, bo ludzie mówią, że na błędach się można dużo nauczyć. Z cudzych, swoich, z jednej strony tak, ale z drugiej strony jak ja, nie wiem, otwieram projekt, tak, zrobiłem jakiś proces, to, udało się. Zrobiłem drugi raz, to, udało się. Trzeci raz zrobiłem to, udało się. To znaczy, że ten proces działa. Jak ja bym zrobił raz proces, nie udało się, drugi raz, nie udało się, trzeci raz, nie udało się, to nadal nie wiem, co działa. Tak? Więc okej, czego ja się nauczyłem na tych porażkach? No, że te nie trzy działa. Sposoby nie działają, ale to jeszcze mam nieskończoną ilość sposobów, które też nie zadziałają, więc raczej wolę patrzeć na to, co działa i wdrażać to u siebie. Nie? Więc obserwować różnych ludzi, różnych przedsiębiorców, różne sposoby i próbować tych rzeczy, które u nich zadziałały, u siebie. Bo my często mamy taki wśród właśnie przedsiębiorców, szczególnie początkujących, mamy taki opór przed wzięciem tego, co działa i wdrożeniem u siebie, bo ja muszę coś zmienić, a tutaj to zmienię, tam to zmienię, a to zrobię inaczej się okazuje, kurczę, nie mam tego samego efektu, tak? A tu się okazuje, że nie wiem, chcesz uruchomić kurs, robisz listę mailową, dzielisz się fajnymi materiałami, zbierasz tą listę, nie wiem, robisz reklamy, robisz webinar, robisz, nie wiem, 5 dni sprzedaży, bach, fajna oferta i tak dalej. I ciach, nagle się okazuje, że masz wynik, wiesz, 100 tysięcy złotych zarobiłeś, tak? Bo wykorzystałeś proces, który działa, tak? Trzeba po prostu na każdym etapie osiągnąć jakiś punkt, nie wiem, mam 1000 ludzi na liście mailowej, tam 5000 ludzi na liście mailowej, potem to i nagle faktycznie, kurczę, to działa, nie? A ludzie kombinują na różne sposoby i potem się dziwią, czemu nie wychodzi, więc podsumowując, nie gloryfikowałbym tych porażek, oczywiście mówiłbym o tym, że jest ciężko, ale też z drugiej strony to wydaje mi się może zniechęcać nowych ludzi, bo jak ktoś nie wie, że wchodzi, jak ktoś, nie wiem,
dziecko w Chinach nie wie, że język chiński jest bardzo, bardzo trudny, dlatego jest w stanie się go nauczyć. No bo nie ma wyjścia. Tak, no bo nie ma wyjścia, tak? A tutaj, jeżeli powiemy, będzie ciężko, przez 2 lata w ogóle będziesz jadł, nie wiem, zupki chińskie, rodzina od ciebie odejdzie, w ogóle będziesz miał załamania psychiczne i w ogóle problemy, długi, skarbówka cię będzie ścigała i w ogóle, no to bardzo dużo osób odpadnie. Na tym poziomie, a potem się okaże, że połowa osób, która weszła, w ogóle nie ma żadnego z tych problemów. Nie? Zawsze sobie wyobrażam to najgorsze. No tak. Zrozumiemy sobie. Tak, tak. Dobrze, Bogu, już kończąc powoli. Twoje takie 5 kluczowych porad przed wejściem, które ty byś chciał usłyszeć, zanim wszedłeś w świat blockchain Web3? Pięć porad. No dobrze. No to na pewno możemy zacząć od tego, że warto to robić, warto wejść i się zagłębić. Jest taka, znaczy, dlaczego w ogóle warto? Dlatego, że bardzo dużo bardzo mądrych ludzi w to weszło i mówią, że to jest przyszłość. Tak? Więc jeżeli ty tego nie widzisz, nie rozumiesz, no to prawdopodobnie nie wszedłeś zbyt głęboko. Tak? I jest takie fajne pytanie. Okej, mówisz coś, wypowiadasz się o jakimś temacie, krypto, NFT. Czy zrobiłeś 100 godzin researchu, albo przynajmniej, nie wiem, 50 godzin researchu na ten temat, czytałeś różne podejścia i tak dalej? 99% osób nie, coś usłyszało, jakąś narrację sobie przyjęło i tak teraz się wypowiada, mówi, że tak jest, chociaż po prostu nie ma totalnie w ogóle podstaw nawet. Więc to jest pierwsza rzecz, że warto, bo dużo osób się w to angażuje. Druga rzecz, że no w tym świecie, szczególnie w kontekście inwestycyjnym czy NFT, no jest bardzo dużo skamu, bardzo dużo ludzi po prostu chce cię oszukać, nabrać, wykorzystać twoją niewiedzę, wciągnąć się do jakichś lewych projektów pod pretekstem tego, że zarobisz dużo pieniędzy. I prawdopodobnie się sparzysz. Wydaje mi się, że warto się gdzieś tam sparzyć na niedużych finansach, wejść w jakiś taki projekt, pierwszy, lepszy i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Oczywiście nie inwestować w to dużo, natomiast to jak fizycznie poczujesz utratę tych pieniędzy, że zostałeś skamowany, to będziesz dużo, dużo bezpieczniejszy. Trzecia rzecz, no właśnie bezpieczeństwo, poza tym, że skamy, to jest jedna rzecz, tak, ale bezpieczeństwo to jest turbo ważne. Bo przywróciliśmy wreszcie możliwość trzymania swoich pieniędzy, że to są twoje pieniądze, tak, na twoim portfelu kryptowalutowym na blockchainie. Natomiast jak stracisz do tego dostęp, to nikt tego już nie odzyska. Tak? Mój wspólnik z BFC miał 50 bitcoinów, już nie ma 50 bitcoinów. Natomiast to bezpieczeństwo, czyli właśnie edukacja, portfele sprzętowe, warto się zaopatrzyć, warto to bezpieczeństwo zadbać, bo możesz, no po prostu będzie ci przykro, jeżeli to stracisz. No to mamy trzecią rzecz. Czwarta rzecz. Jeszcze dwie muszę wymyślić, tak? Co bym chciał wiedzieć? Na pewno bardzo fajnych ludzi można poznać w tym świecie. Więc warto też się zaangażować po to, żeby poznać różnych ludzi, różne opinie, różne projekty, bo naprawdę osoby, które są jakby przeciwko, one są bardzo nieprzyjazne, natomiast osoby, które są w środku, one są na ogół bardzo takie friendly. Można z nimi pogadać, oni często są zajarani totalnie na różnych poziomach, niektórzy są tak już totalnie wciągnięci, że nic nie zrozumiesz, co oni będą mówić do ciebie. Natomiast większość tej społeczności jest taka bardzo, bardzo friendly, i się nawzajem wspiera, więc to też jest warte świeczki, żeby w ogóle w ten temat wejść. Dobra. To no i co? No i, dobra, piątka. No i piątka już finalnie, że jak wejdziesz i będziesz o tym mówił, to spotkasz się z wieloma sceptykami z tej skali adopcji dalej. Nie warto się jakby tym przejmować. Chciałem zamienić ostatnie piątą radę na jedną książkę. Jakbyś miał komuś polecić do krypto, jedną książkę, taką, która tobie zmieniła całkowicie podejście. Wiesz co, nie wiem, czy mam taką książkę, bo są różne
różne książki o różnych tematach. To zależy, co szukasz, ale tak na wstęp. Tak na wstęp, wydaje mi się, że bardzo fajnym wstępem jest książka Kryptowaluty. Szczepan Bentyn, Michał Grzybkowski. Druga edycja. Druga edycja jest teraz. Ja zacząłem od tej pierwszej edycji, przeczytałem tą książkę, zrozumiałem, o co w tym chodzi, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna pozycja. Teraz mam nową książkę, jeszcze jej nie czytałem, Proof of Stake Witalika, czyli Witalik, twórca, współtwórca Ethereum. No książka The Network State to jest już taka trudna lektura, ja jeszcze sam jej całej nie przeczytałem. I jeszcze Balaji, który zresztą był co-founderem Coinbase, największej giełdy amerykańskiej. On mówi, że ta książka jeszcze się będzie rozwijała i będzie miała 1000 albo 1500 stron. W ogóle to jest taki high level już socjologiczno-ekonomiczno-kryptowalutowy. I jest oczywiście w języku angielskim. Warto posłuchać sobie podcastu z nim odnośnie tego Network State. U kogo? Na przykład u Tima Ferrisa. To chyba u Ferrisa był jeden z najczęściej słuchanych odcinków właśnie z tym Balajim. No, bardzo mądry gość. A jeżeli chcecie się trochę zainspirować i mieć trochę takiej historii, no to Bogowie Bitcoina polecam. Szybka, krótka lektura, która budzi na pewno dużo, pobudzi waszą wyobraźnię. Dobrze. Gdzie cię można znaleźć? Gdzie mnie można znaleźć? Można mnie znaleźć w Warszawie. Jak najlepiej się skontaktować? Wydaje mi się, że LinkedIn może być tutaj dobrą opcją. Ostatnio się bardziej udzielam na LinkedInie. Bogusz Pękalski. Mam unikalne imię i nazwisko. Jest jeden taki w Polsce, przynajmniej innego nie znalazłem. W ogóle Boguszów jest bardzo mało. Ostatnio jeden do mnie napisał, o też siedzi w Web3. Tak? Bogusz Kończak bodajże. Tak, tak. Więc pogratulowaliśmy unikalnego imienia. Natomiast tak, więc wydaje mi się, że LinkedIn. Oczywiście zapraszam też do starszych odcinków mojego podcastu Startup My Way, więc jest na YouTube'a czy na mojego vloga. Teraz prowadziłem taką nową serię. No i oczywiście zapraszam do Board Founders Club. Gdzie można wejść sobie na boardfoundersclub.com, tam strona będzie mocno rozwijana. Wszystkie linki wrzucę. Tak, i tam jest link do naszego Discorda, można na publiczną tą część sobie wejść. A jak ktoś ma ochotę, to na OpenSea jest dostępne nasze founderskie NFT. Zapraszam. Ile teraz jest? Podłoga? Wiesz co, było 0,89, to patrzyłem. 0,77 chyba ostatnia sprzedaż była. No, coś takiego. Teraz była 0,89. No, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo mocno niewycenione jeszcze, dlatego że w zasadzie nie mamy... Nie ma reklamy Google. Nie, też. Tak, nawet na stronie nie ma w zasadzie opisu. Nie, dopiero teraz zaczynamy publicznie mówić, co to jest, wciągać więcej ludzi i tak się promować. Na razie teraz się budowaliśmy wewnętrznie, teraz wychodzimy na świat. Super. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Była mega. Dla mnie Network State no to do poczytania na pewno. I ogólnie zagłębienie się do metaversu, ale tak trochę wyżej albo niżej abstrakcyjnie. No ale to muszę pokończyć parę rzeczy. Dzięki również. W kontekście metaversu właśnie książka The Metaverse Matthew Bolla. Można sobie w audiobooku ściągnąć i sobie posłuchać trochę właśnie takich koncepcji technologicznych w tym temacie. No dobra. Dziękuję ci pięknie. Do usłyszenia.